Za nami mecze. 4. Aż. Rzadko się zdarza w połowie sierpnia, żeby 4 mecze aż były polskich klubów w europejskich pucharach. Sierpień to już późno. Ale to dlatego, że Liga Konferencji jest, nie łudźmy się. Ale to dobrze, że jest Liga Konferencji i że możemy się tak długo ekscytować. To jest nasza Liga. To są polskie, tak, europejskie puchary. Zmieńmy nazwę Liga Konferencji na polskie europejskie puchary. Tak jak to ładnie kiedyś powiedział Marian Włodarski. Tak jest. I ja uważam, że powinna Liga Konferencji zostać rozszerzona o więcej polskich drużyn. Zwłaszcza po tym, co... Dzika karta, historyczna. Po tym, co dzisiaj zacząłem. Dla najlepszego pierwszoligowca. Nie, ja, no może być też tak, jakoś tak, wiesz, w różnym trybie, ale dzika karta historyczna. Szombierki teraz. A dla dziesiątego pierwszoligowca. Tak. Bo tak celuję w ten UKS, ale... Nie, ale dziesiąty jest fajny, właśnie, widzisz, tak to wygrywasz, a tutaj jest cała logistyka, co wygrać, co przegrać, że zajmie dziesiąte miejsce. I prosto do fazy grupowej. Tak, tak, bez żadnych tam repasaży jakichś innych. W ogóle podobno, wiesz co, to zmieniło moje życie. Repeserze się podobno mówi. Nie repasarze, jak pasaż Schillera, tylko repeserze, bo to jest z francuskiego. Mm. Ale to takie... Francuzi zawsze tam wymyślą. Nawet dziwiają, nie? Ciasto naprawdę francuskie wymyślili i też... Też mi się wydaje, niby że... Niby spoko, ale po co? Nie, no nawet dziwiali. Ale podobno są repeserze, w każdym razie, czyli repasarzy, bez repasarzy, repeserze... Po francusku potrafię powiedzieć, że lipapą i tego się będę trzymać. Lechrow to był raper. Ciekawe, czy był w tym serialu cały ten rap. Ostatnio mnie ktoś pytał o ten serial, cały ten rap, a nie oglądałem. A wiesz, co się okazywało? Co? Jak słuchałeś piąty raz Żeli Papą, po prostu się fajnie słuchało. Nabierał sensu też? Czy... Nie, nie musi nabierać sensu. Maciej Maleńczyk miał całą płytę, na której miał swój własny wymyślony język. Nikomu to nie przeszkadzało. A tu Lechrok Pawlak rypował sobie po wymyślonym francuskim i wielka... Ale spoko! A jest fakt, że ty przy tym de tonde, to tutaj tak wchodziło. No kurczę, pamiętamy to po 20 latach. No. Jestem w stanie naprawdę dużą część liriksów spisać. Szacunek dla Lecha Roka Pawlaka. Tak. I szacunek też dla polskich pucharowiczów, że się tak długo trzymają. O, i szacunek dla szacunku. I tak, i dla szanujących. Ostatnio dla szanowanych. Były deficyty szacunku, więc teraz szacunek jest dla wszystkich absolutnie. Były tak, mecze. Najpierw grał Śląsk z Sankt Gallen, a nie możemy od tego zacząć, bo uśniemy. Już ustaliliśmy to. I nie wracajmy do tego. Tak. Potem grała Jagiellonia przeciwko Bodoglimczanom i potem były dwa mecze już w Lidze Konferencji i był to mecz Wisły Kraków w Trnawie ze Spartakiem oraz był mecz chyba najważniejszy dla Polski. A jeśli włączyliście ten program tylko dlatego, że ciekawe, czy coś powiedzą o znaku w Lublinie, to tak, jest główny temat. Potraktowany drobiazgowo i długo. Ja zdradzę kulisy. Dużo się powiedziało, dużo jest prawdy. Ale po co im był ten znak? Nie wiemy. To jest wielka tajemnica polskiego futbolu, nowa. Po co im był o 2 w nocy w Lublinie znak? A nie dowiemy się co już mieli nigdy z nim zrobić? Nie dowiemy się już nigdy tego prawdopodobnie. Już minął, bo to jest takie momentum, takie wiesz, się otwiera okno dziejowe, kiedy możesz poznać prawdę. Ale ono mija. Okno dziejowe to ładne hasło. Już potem to okno dziejowe się zamyka. Już potem możesz tylko rozkminiać. Ja mam czyste sumienie. Złożyłem naszym arbitrom propozycję korupcyjną. Ale to dopiero złożyłem. To dopiero będzie. Tak. Zapraszamy na ten segment również. A najpierw europejskie puchary. Bo świeżo po dużym sukcesie Legii Warszawa i Gonzalo Feo. To jest wydarzenie tak naprawdę piłkarskie tego tygodnia. Tak. Natomiast jeszcze jednej rzeczy nie powiedzieliśmy o sędziach. Mimo, że mówiliśmy o sędziach wcześniej, ale wy to zobaczycie później. Ktoś... Wukowicz ich wziął w obronę. Co powiedział Wukowicz? Aleksander Wukowicz powiedział, że nie powinno być tak, że jeden błąd przekreśla ludzi i że stay strong brothers. Tak mniej więcej powiedział. Ako Wukowicz na poranek z nami? No, jeśli ma zamiar wziąć sędziów znowu w obronę, to że mu nie. Ja zawsze chętnie. Robimy to? Fajny gość chyba. Trzeba sprawdzić, czy byś... Ja zadzwonię do ACO. Ale gorzej, jakbyśmy zeszli na tematy... Spróbować na najbliższy wtorek? Spróbujmy. Natomiast zanim Ako Wukowicz, to Legia, która pokonała Brandby i ja z całą świadomością tych słów powiedziałem, że to jest najważniejszy mecz dla Polski, mimo że wiadomo, że różne stosunki ma Polska z Legią, tak najdelikatnie rzecz ujmując, ale bo będzie solidne tutaj rankingowe rzeczy się będą działy. Dobrze, jak pisałeś bloga o rankingach. Tak, więc o rankingach chętnie zaczynasz się... nową dekadę. Chętnie się wypowiem. Się wypowiem chętnie o rankingach. Tak, już zacząłem we środę nową dekadę. Tekstem nudnawym i wtórnym i zdezaktualizowanym po kilkunastu godzinach, ale za to takim, że będę mógł powiedzieć z niego dwa wnioski.
I ja o tym powiem, dlaczego uważam, że mecz Legii jest najważniejszy. Dobra. Więc cztery jestem mecze. Jestem tak ciekaw, że musimy do tego szybko przejść. Dobrze. Będzie też o Koronie Kielce. Będzie o Pawle Tomczyku, któremu powinno być przykro z uwagi na to, co go spotkało. I my to sobie szczegółowo omówimy. I będzie o tym, że Jakub Kwiatkowski rozstał się ze swoim najbliższym współpracownikiem. To się jeszcze było? Chyba nie, bo miałbym to w dodatkach. Okay. Ale najwięcej będzie oczywiście o kradzieży znaku, bo tym żyje świat. Tym żyje, żyje świat. Dosłownie. I to łącznie z brazylijskim. Zastanawialiśmy się, czy to nie jest jedynka dzisiejszego programu, no ale Legia wygrała w Brondby i piłka nożna zwyciężyła z kradzieżami w Lublinie. A zdradźmy kulisy, zdradźmy kulisy. Się spotkaliśmy w Otochodzie, sobie porozmawialiśmy, jak się żegnaliśmy, dowiedzieliśmy, dobra, to na jedynkę będzie pewnie znak drogowy Ukrainy. A jaka ładna, ale zobacz, jaka ładna byłaby okładka, nie? Z tym znakiem coś pograć, a tak to znowu będzie po prostu pompka pod Legię na grafice, nie? No. Ten znak, jakiś tytuł ze znakiem. Gra słów, była szansa na gry słów, Kuba. Są tylko znaki, że nie ma przypadków. O! Są tylko znaki. No ale niestety. Ja żałuję, że nie ma jednak tego znaku. I powiedzieliśmy sobie... Nie ma przypadków, są tylko znaki, jakie piękne. Twardo sobie powiedzieliśmy, ale jak Legia opierdzieli Brandby, to trzeba będzie Legią się zająć. No i Legia opierdziła Brandby. Tak. Także wielki szacunek dla Legii Warszawa, bo naprawdę bardzo duży potencjał byłby w tej znakowej okładce i znakowym tytule, ale doceniamy jak najbardziej Legię Warszawa. No dobra, program Tetris chcesz jakś przedstawić? Ciekawe? Ja się, wiesz co, ja... Dobrze. Znak nakazu. Ty po prostu bądź znakiem nakazu, a ja bym się chciał przedstawić jako defensywa Wisły Kraków. Nie, nic. Nie możesz się tak, Kuba, traktować. No dobra, to proszę cię. Wszedł razem koleja. No wiesz, ty nie będę dla siebie aż tak... No, i dużo bramek tracili. Aż tak bardzo... Ja rozumiem gardę z pokory, Kuba, ale no... Znaczy, powiem ci tak. W ubiegłym tygodniu graliśmy Puchar Polski i w drugiej połowie grałem na szóstce. I byłem jak defensywa Wisły Kraków. Mój dostał. A wiesz, że grom nowy staw jest na poziomie centralnym? Nie wiedziałem o tym. A w jakiej? W trzeciej? W Pucharze Polski. A, w Pucharze Polski. Ciekawe, kogo wylosuje. Może byśmy zrobili jakiś mecz. A nie, to pasa teraz. Rezerwy ŁKS-u są też. Rezerwy ŁKS-u pokonały Radunię. No, trudny rywal. Jak nie ma pieniędzy, tam było 11? Było. Wygraliśmy 2-1. Skromnie, ale wygraliśmy. Nie, no to wasze rezerwy w drugiej lidze na poziomie centralnym Pucharu. Sztos, gratulacje. No, fajnie jakby kiedyś też... Cieszyć się można było z pierwszego zespołu, ale to jeszcze nie dziś. Dobra. Jeszcze nie dzisiaj, może jutro się pocieszę. Z pierwszego zespołu ŁKS-em. Ale jeszcze nie w tej kolejce. Kotwica, Kołobrzeg dopiero za dwie kolejki. I to jest pierwsza szansa punktowa tak naprawdę. Pierwsza szansa medalowa Polski. Pierwsza szansa punktowa ŁKS-u. Dobra. Znak nakazu. Defensywa Wisły Kraków, ale sprzed urazu koleja. Chwilę. Jedną małą chwilę. Radość z drużyny jest. Dzisiaj stanowi przywilej. Podobno Rycha Peje w serialu Cały ten rap przedstawili jako złodzieja sampli. Dlaczego? Nie rozumiem. Legenda rapu. I ponoć 3 godziny z nim rozmawiali, 3 godziny mu zabrali, a 3 minuty tylko wycięli i było o kradzieży sampla. I odbiorą mu chleb. Jego sposób na kasę. No i boli go, że uczciwie zarobili. Znaczy boli twórców serialu, że Rychu uczciwie zarobił. No. Natomiast Rychu Peja wziął i napisał na Facebooku parę słów o tym. Tak najkrócej rzecz mówiąc, po chuj mi gitarę, zawracaliście 3 godziny. Tak mniej więcej Rychu Peja to ujął. Jak 3 minuty wycięliście z tego. Jest o kradzieży tylko. Dobra. To jest program Tetris. Zapraszam. To jaki jest stan gry rankingowy? Bo mecze meczami, wszyscy znają wyniki. Mało kogo obchodzi, co o tym sądzimy, ale na rankingach to się zna Janek Sikorski. Tak. A my czytaliśmy jego artykuł. Możemy to powiedzieć, jeśli naprawdę, jak widzicie literki, to już tak... Uwaga. Janek Sikorski, 45 minut temu. To historia dzieje się na żywo. Jesteśmy w tej chwili tutaj. Historia dzieje się na żywo. 45 minut temu. Jan Sikorski. Trzecia porażka z rzędu Wisły w pucharach. W tym tygodniu poprzestajemy tylko na 25 punkta. Ale w najważniejszym meczu. Tak. Więcej po zakończeniu spotkania Braga Servet. I to już tutaj nam sugeruje. Dlaczego? Braga Servette, bo to jest Genewa, bo to jest Szwajcaria. Szwajcaria. To jest kraj, to jest państwo. Znajdują się tam ciekawsze, nudniejsze rzeczy. Jest tam też St. Gallen. Natomiast przede wszystkim ze Szwajcarami się bierzemy i ścigamy. Ktoś by mógł powiedzieć, no to Śląsk, St. Gallen ważniejszy był. Ale patrzymy strategicznie. Śląsk... I tak dostanie trąbę niedługo. Kalma, Cristiano Ronaldo, kalma. Śląsk, okej. To, co Śląsk mógłby zrobić, to faktycznie zdjąć z planszy gońca Szwajcarów.
Ale i tak, i tak natomiast Legia Mistrza. Jest pionem. I to... I tak Legia Mistrza. Po roszadzie. Niestety. To, o co walczymy tak naprawdę, to o to, żeby się drugi klub doczłapał do fazy tak. ligowej. I no, no nie ma złudzeń. No Jagiellonia zrobiła swoje. Jagiellonia jest w fazie ligowej. Tak. Największą tragedią, bo oczywiście było, gdyby mistrz Polski przegrał wszystkie swoje dwa mecze. Drugą największą tragedią jest, gdyby grał w Lidze Europy. Dla mnie. No, tak. Ja nie lubię tych rozgrywek. Ale tam dwa mecze więcej w sumie. No wiem, no, ale to jest, wiesz, więcej roboty i tym podobne. No tak, tak. To jest duży argument. No to jest największy argument. Się nie ma większego argumentu. Ale sytuacja wygląda tak, że mówię, Śląsk, okej, okay, zdjąłby gońca Szwajcarów z planszy i spoko, ale prawdopodobnie w czwartej rundzie miałby gigantyczne ciężary. Dlatego większe szanse upatrujemy w Legii, a w dodatku Duńczycy to też nie jest rankingowa potęga. To nie jest rankingowa potęga, oni miewali różne sezony. I jeszcze trzeci argument, taki kluczowy, jeśli chodzi o Legię, już wiemy, z kim ona się może sparować w tej czwartej rundzie. Tak. Będzie faworytem. Będzie faworytem Drita i ci z Łotwy. Auda. Łotewska Auda, czwarta drużyna Ligi Łotewskiej aktualnej. To jest drużyna, która wygrała pierwszy mecz 1-0. Na tego rywala trafi Legia i zawsze garda z pokory. Auda ma skrzydłowych z Senegalu i Nigerii z dużym szacunkiem, no ale no Legia będzie faworytem i to dosyć mocno po prostu. Tak jest, a do tego dochodzi też ten aspekt, że Legia tak naprawdę to może nawet namieszać tam już w fazie ligowej. Z różnych względów, również ze względu na to, że będzie losowana. Czy 24 drużyny wychodzą? 24 z 36 chyba. Także to... po pierwsze bardzo dużo drużyn gra dalej, no. A druga kwestia jest taka, że tam są te koszyki podzielone i od razu jest losowanie i masz po meczu z rywalem... A to co, masz losowanie? Nie, masz od razu losowanie i z sześciu koszyków z każdego koszyka masz rywala, jakby jednego, z którym będziesz musiał zagrać. Okay. Więc to jest o tyle interesujące. I jeszcze raz, przepraszam, z którego Legia będzie losowała? Nie wiadomo jeszcze, ale z wyższego na pewno niż byłby losowany na przykład Śląsk. Jagiellonia. Chyba z podobnego, bo tam jest, wiesz, jeszcze za mistrzostwo jakiś tam bonus, że cię przesuwają wyżej. No tam w to aż tak dokładnie jeszcze nie wnikałem, ale wiem, że Legia poza tym ma doświadczenie pucharowe. Ma dużo doświadczenia, tam jest dużo zawodników z doświadczeniem. Nie dużo tylko piłkarskim, ale też życiowym, bo to są ludzie po 30. Tak, starzy. To jest nasz zespół, możesz nie lubić Legii, zobacz, ile tam jest ludzi po 30. Jak jesteś po 30, musisz się z nimi utożsamiać. Po 40 już nie będzie tej szansy. Spojrzeć na drużynę piłkarską i powiedzieć, to są moi ludzie. Nie, bo oni są już z innego pokolenia. Na komputerze się łatwiej obsługuje tę stronę. Trudno, nie będziemy wiedzieć Janka Sikorskiego? Tak, nie będziemy wiedzieć nic, co się dzieje, jeśli chodzi o dalsze osobanie. Mój telefon. Ty możesz sobie to sprawdzić. Mój telefon zaginął w Warszawie i wrócił, więc to może być taki do zadań specjalnych. Dobrze, możesz sprawdzić, jak on będzie funkcjonował. Natomiast, tak jak mówię. Wiesz co, bo jest przeciążona strona. A widzisz. Wszyscy wchodzą. Wszystko jest jasne. Janek nie przewidział 100 tysięcy wejść na stronę. Druga runda eliminacyjna, Ligi Konferencji. Znaczy zasadniczo, może jeszcze wrócimy do tego, co napisał Janek, ale... O, mam. Masz? Mam. Legia byłaby w drugim koszyku, tak jakby. Tutaj, w fazie ligowej Ligi Konferencji. No to ładnie. A jeśli by odpadł jeszcze na przykład Sheriff albo Cluj i na przykład Betis? Nie, no chyba nie. Generalnie byłaby prawdopodobnie w drugim i mogłaby sobie wyrosać na przykład tak, Baćkę Topole z Serbii. Albo jakiś... To jest ta Baćka Topola, Kuba. Albo RFS. To ja prawie jak RFN. Ale jest reprezentacją RFN. Ale oni są z Rigi. O, drugi koszyk. TNS z Walii. Oni mają te reklamy, te TNS. Są w drugim koszyku? Znaczy w tym drugim od końca. Aha. Z trzeciego, proszę, Flora Tallinn. Liga Konferencji. Ktoś to transmituje? Poza tymi klubami, które grają? Ja wiem, łatwo się dzieli skóry na niedźwiedziu. Ale bardzo to lubię, muszę nie patrzeć, drodzy widzowie. Więc teraz zasiadam i tu liczymy. No to tak, 3 punkty z Baćką, 3 punkty z TNS, 3 punkty z Florą. Ktoś opierał się na FM-ie, mówi, że 2 zwycięstwa i remis prawie zawsze dają wyjście. No to już jest tak naprawdę, to my tutaj już mamy to. Mamy no to, tak. Ja to przeliczyłem, mamy to. Legia jest już na wiosnę w pucharach. W fazie pucharowej Ligi Konferencji. Jak przejdzie Brądby, to jest na wiosnę w pucharach gra. Wielkie gratulacje, duża robota całego środowiska, całe Gonzalo Fejo. Również osobne słowo pochwały dla Jacka Zińskiego, że tego dokonał. Legia na wiosnę w Ligi Konferencji. No właśnie, dzisiaj zdradzę ci kulisy, pewnie nie miałeś okazji słuchać całego naszego programu. Całego niestety nie. I gdy Legia przegrywała z Brądby, zwróciliśmy uwagę, jakim absolutnie chorym pomysłem, patologicznym jest wydawanie pieniędzy w oparciu o pieniądze, które dopiero możesz zarobić.
no jak nie awansujesz do europejskich pucharów, no to jest dramat. Natomiast gdy Legia prowadziła 3-2, zwróciliśmy uwagę, że w piłce czasami musisz zaryzykować. I gdyby Legia nie wydała pieniędzy, w które wierzyła, że będzie mieć, to być może tych pieniędzy po prostu by nie zarobiła. Mm. Więc trzeba pochwalić Legię Warszawa, że dzieliła skórę na niej. Ale to wszystko było ironicznie, tak naprawdę prawda jest po środku. Dziś można pochwalić, a jak zeszliśmy tak, stopią, no tak, na tym to polega. Co za głąby! Na tym polega żart, że Legia zostanie ze swoją decyzją, a my możemy na przestrzeni 20 minut wyrazić 3 różne opinie. I już. A powinniśmy się jakoś dzielić tym, że tak jeden powie tak, no tak, trzeba Legię pochwalić. I wtedy jak Legia wygrywa, to jego dajemy do programu, a nie, to tego drugiego. I to wtedy to było jeszcze taktyczne takie mistrzostwo. No ale tak, witamy Legię na wiosnę w Lidze Konferencji. Ciekawe na koło trafi, bo tam będą też chyba mocne ekipy, ale to ja sprawdzę, kto tam odpadnie z Ligi Mistrzów. Ty już sprawdziłeś, kto awansuje z Ligi Konferencji? Chyba już nie ma. Jagiellonia. Nie ma już chyba tych spadków, ale no mniejsza z tym. W każdym razie wyjaśniłem, mam nadzieję wam, drodzy widzowie, dlaczego Legii dwumecz z Brentby jest bardzo ważny i dlaczego bardzo cieszy tych rankingarzy starych oczywiście, bo pewnie nie wszystkich, to, że Legia z Brentby wyszarpała to 3-2. Śląsk to potem i tak miał jakąś chyba dość trudną drużynę. No tak, jakiś Trabzonspor, coś takiego? Trabzonspor chyba przegrał, ale nie pamiętam z kim. No. W każdym razie, Wisła też miała ciekawie, bo Cercle Brugge. No ale Wisła to jest drużyna, która nie potrafi od kwietnia wygrać meczu w pierwszej lidze. Więc nie stawiajmy zbyt wygórowanych oczekiwań. Od początku było wiadomo, że poza Jagiellonią, która ma po prostu bardzo łatwą ścieżkę, ale potrafiła z niej skorzystać i to doceniamy, Legia Warszawa to jest drugi koń, który może zrobić coś więcej niż ugrać jakieś punkty, bo ja szanuję i Wisłę i Śląska w tych pucharach. Ja nie mam żadnych pretensji. Wisła dorzuciła punkty, Śląsk ograł, niezły zespół, jakim jest Ryga i spoko. Natomiast Legia Warszawa, Brądby. O kurde, no to jest dobra drużyna po prostu, solidna. No, muszę to potwierdzić, choć dziś Murawa tego nie oddawała. Byłem rozczarowany, tak zwyczajnie, po ludzku, Brentby. Czemu? Patrzyłem tak, tempo gry takie se, błędy przy prowadzaniu piłki. Legia jak tylko troszeczkę podkręciła tempo, podcisnęła, to Brentby momentami naprawdę się gubiło przy takim konstruowaniu akcji. No to czekaj, spodziewałeś się, że Brentby to wdepta Legię w ziemię? To jest po prostu... Drużyna na tym samym poziomie. Być może, wiesz co, być może zafałszowało moje spojrzenie to, jakich piłkarzy Polska eksportuje czasem do Danii. I jacy piłkarze w tej lidze duńskiej faktycznie zaistnieli, a jacy nawet się tam nie przebili. No oczywiście uśmiecham się tu w stronę Mateusza Kowalczyka, tak, który w wywiadzie dla Weszło powiedział, że momentami jak siedział na ławce, to się same ręce składały do oklasków, jak grała. Bez niego. Ale to mnie tak mnie, bo to urocze w sumie, bo widać, że szczerze powiedział. Tak. O to chyba była w ogóle rozmowa z Przeglądem Sportowym, ale weszłem do siebie, przypisało ten najciekawszy fragment, że naprawdę tak się oglądało to Brentby z ławki, że no super, to było fajne. To bardzo fajnie. Kurde, cieszę się. 20-letni środkowy pomocnik, wonderkid polski, wytransferowany za ponad bańkę chyba do Danii, ale co pooglądał dobrej drużyny, to jego. No, więc zadowolony. No i jak patrzyłem sobie, że wiesz, no Kamil Grabara tam grał i w ogóle i Kamil Wilczek, mówię, to kurde, ta Liga Duńska, my chyba ją cały czas tak traktujemy trochę protekcjonalnie, a ona musi być bardzo silna. I takie sobie mniemanie o Brentby też wysnułem w swoich predykcjach. A ja z drugiej strony, Damian Smyk pojechał do Danii i tam mówili, że trochę się baj Tyrek, że takie pół na pół. No zawsze jest trochę w tym kurtuazji. Ale no jak pytasz którejś osoby, no to wiesz. I druga kwestia. No Legia wyszła Pekhartem. Legia wyszła Kunem. To nie był jakiś skład, wiesz, złożony tylko z tych nowych zawodników Jacka Zielińskiego, którzy zostali ściągnięci na puchary. Tylko zawodnicy, którzy okej, mają swoją rolę, mają swoje miejsce, no ale to nie są goście, którzy gwarantują ci grę na poziomie solidnego europejskiego grania, bo takie jest Brądy, więc tu też szanuję, że z takich zawodników potrafiła zrobić po prostu użytek. Ten Pekhart, no tutaj no obroni się, po prostu obroniła się bardzo decyzja Gonzalo Feio. Pekhart w ogóle zaczął legendę, cytuję, w ogóle Pekhart zachwycony trenerem. No nic dziwnego, bo niewielu trenerów mogło postawić na Tomasa Pekharta, starszego niż czas, że jeszcze na tym poziomie będzie dawał radę. On wyszedł, dał radę i chwalił pomysł Gonzalo Feio na mecz. To jest bardzo ważne, że ja nie wiem, jaki pomysł miał Gonzalo Feio na mecz, bo nie jestem Michałem Zachodnym, nie potrafię tego dobry przeanalizować, ale miał dobry pomysł i myślę, że
piłkarze nie są wcale taki tacy skorzy do od razu, wiesz, podkreślania tej roli trenera, że to raczej się dzieje tak za kulisami, a tutaj masz Pekharta, który od tego zaczyna, że zdradza kulisy, że no Fejo przeczytał Brondby, jego zdaniem. I plan miał po prostu dobry na to wszystko. No, w sumie właściwie spojrzę jeszcze w statystyki, czyli czasem nie, no ale tak, statystyki trochę to potwierdzają. Legia, mimo tego, że oddała trochę piłkę, to stworzyła sobie parę naprawdę świetnych sytuacji. Zresztą, kurde, Kramer, to jakie odrodzenie. No kurczę, no słuchaj, to jest największy sukces Gonzalo Fejo w Legii Warszawa. I dla mnie w ogóle pierwszy. Bo nie uważałem tego, co zrobił wiosną, za jakiś sukces. Po prostu dociągnął i tyle. Runiajs też mógł to zrobić. Na razie w tym sezonie też nic się nie zdało jakiegoś specjalnego. Największym wydarzeniem była tak naprawdę porażka z Piastem u siebie i to jeszcze z rąk WUKO. To musiało zabolić. No i nie tylko WUKO. Pamiętajmy, że w Piaście gra z 17 osób z przyszłością w Legii. Tak. I ze szczególnym względem Rosołka, który dopiero co został skreślony. Słusznie, no ale... No, zrobił kluczową główkę. I to był najważniejszy mecz Gonzalo Fejo, odkąd jest w Legii. To jest dwumecz w ogóle, który narzuca to, co mówiliśmy, całą narrację. To jest mecz o finanse, płynność finansową. To jest mecz o to, czy decyzja Jacka Zielińskiego się obroni, bo on jest bardzo na musiku. To on wymyślił Gonzalo Fejo, gdzie Runiajc, rynek zweryfikował tak Runiajca, że Runiajc jest w Serie A. No to jest naprawdę mocne nazwisko. Sami z niego zrezygnowali, podpisując z nim długi kontrakt. Więc Gonzalo Fejo nie mógłby się obronić, ta decyzja, tylko grą w Polsce. Muszą grać w fazie grupowej europejskich pucharów, żeby gambit z Fejo się obronił. I to naprawdę gigantyczna stawka dla całej Legii Warszawa i na razie no to się po prostu obroniło. To jest pierwszy mecz, po którym mogę powiedzieć, decyzja Gonzalo Fejo w tym momencie wskazuje na to, że to się może, no zawsze to się może sprawdzić, ale zaczyna się sprawdzać. Bo to 3-2 jest niesamowicie ważne. Masz rację, również z uwagi na to, że faktycznie śledziłem sobie komentarze kibiców Legii po Piaście. O Jezu. I faktycznie tam nie było do końca tak, że nie, musimy dać Fejo czas i w ogóle. Tylko było parę takich komentarzy, które moim zdaniem narastałyby z każdym kolejnym niepowodzeniem Fejo, że gość prowadził tylko Motor Lublin, jeśli chodzi o samodzielne prowadzenie drużyny. I to prowadził go w drugiej lidze oraz pierwszej lidze. Żeby on chociaż, nie wiem, nad ludzkim wysiłkiem utrzymał Motor Lublin jako Beniaminka w Ekstraklasie. To już by było coś, jakiś punkt zaczepienia. Ale tak naprawdę to była bardzo nieoczywista kandydatura. Rozumiemy wszyscy, co się mówi w środowisku o Fejo. Rozumiemy te wszystkie komplementy, którym obsypuje go każdy, kto się z nim zetknął, tak naprawdę, jeśli chodzi o tę szkoleniową drogę, poza Pawłem Tomczykiem. I w sumie poza Pawłem Tomczykiem tylko. I biorąc pod uwagę te wszystkie głosy, okej, to ten ruch nie był taki jakiś, że totalnie z czapy. Ale potem, kiedy pojawiałyby się te kolejne niepowodzenia, to rosłaby ta narracja dotycząca tego, że gość nie był w żaden sposób zweryfikowany, nigdzie. A ładnie opowiadać, bo ja na każdy uniwersum Ekstraklasy przeglądam sobie komentarze Legionet, szukając najciekawszych. Po Piaście miałem w czym wybierać. Nie było zbyt wielu zachwyconych osób warsztatem Gonzalo Fejo, tylko tym, jak totalnie Aco Vukovic wyłączył Legię Warszawę. Wtyczka, dziękuję bardzo, do widzenia. Nie stworzyli sobie kompletnie nic poważnego. Piast sobie kontrolował. W sumie nie grałem specjalnego i kontrolował. I to był bardzo duży taki punkt zaczepienia. Pamiętajmy, to był szczególna też data. Powstańcy na trybunach. I w tym wszystkim zafundować coś takiego to naprawdę było bolesne. No natomiast tutaj całkowicie się odkuli gigantyczne zwycięstwo Legii Warszawa. Ja wiem, że to jest dopiero, to są eliminacje. Ale taka jest prawda, że dla polskich klubów, nie wiem kto to powiedział, czy to Damian, czy ty, dla polskich klubów europejskie puchary, ich zenit, to jest właśnie lato. Nie ma wstydu w traktowaniu jako drugiej rundy czy trzeciej rundy najpoważniej, bo tu się rozgrywa przyszłość. Jak już wsiadać do tej fazy grupowej, to już masz swoje. Już pojeździsz, zarobisz, nabijesz jakichś punktów. Naprawdę, jesteś w domu. To w sierpniu przeczołgać się przez te fazy eliminacyjne. Tutaj jest najważniejsza rzecz. Tu jest kluczowy moment europejskich pucharów. Wszystko co później, od września wzwyż, to jest śmietanka. Tak. Nie, jeśli powiedział to Damian, to mogę się pod tym tylko podpisać faktycznie. Albo ty, nie pamiętam. A jeśli ja to powiedziałem, to się tym bardziej to tak, to nie zmieniłem zdania. A często zdarza mi się zmieniać zdanie w zależności od ostatniego wyniku, jaki tak sprawdziłem na Freshscore. Tak, no generalnie tutaj po nazwiskach można by się ślizgać, bo i Kapustka, i no może tylko Kun taki dyskusyjny, bo chwilami to Brent by tam niemiłosiernie leciało. Nie chcę tutaj żadnych nazwisk, szczerze ci powiem, na przykład punktować. No wygrali 3-2. No, nie, to jest,
To jest tak, że wszyscy zagrają Dotę. To jest trochę jak często się mówi, że wszystko to, co mnie spotkało, nawet te złe rzeczy, to zbudowało to, kim jestem teraz. To trochę tak, że może faktycznie trzeba było Kuna tak zatyrać momentami, żeby potem więcej siły było, żeby stworzyć te kluczowe akcje w końcówce. Na pewno podoba mi się, że Gonzalo Feo też w swoich wypowiedziach od razu uderza w te tony, co ja jej bardzo lubię. Gonzalo Feo, To, co mówiliśmy, Kuba, że po wygranym meczu no nie jest trudno wypaść dobrze w wypowiedziach, ale chyba jednak sztuką jest tak podpompować to zwycięstwo w taki subtelny, wieloraki sposób, co Gonzalo Feo zwycięstwo zbędzie. To jest osobna sztuka. Ona powinna być wykładana na UEFA Pro. Jak duże zwycięstwo jeszcze bardziej z niego wycisnąć soki, bo to nie jest tak, że rozstawiono fortepian, Feo robi tak i zaczyna grać. To nie jest tak, że rozstawiono 3 fortepiany i on gra. Tam jest cała orkiestra. On gra trochę na fagocie, trochę na pianinie, a tu jedną ręką jeszcze robi to plum. No. Tak uważam odnośnie tych wypowiedzi pomeczowych. Dla mnie Kitman. No. Bo to jest takie, kurczę, dobra. To jest to plum, nie? Okej, okay, właśnie. Plum na trójkącie. Wiecie, wygraliśmy z Brandy, to jest drużyna z Ligi Duńskiej. Nie wiem, czy kojarzycie, Dania z Europa Zachodnia. No, dziękuję bardzo, każdy już chyba wie, że Europa Zachodnia jest na zachód od Polski. W rankingach UEFA też jest, no nie, jest na północ, bo wyżej. No i tak jest właśnie z Ligą Duńską, my z nią wygraliśmy, ale to nie jest ważne. Ważne jest, że nasz Kitman ma urodziny. No, ja mam i uważam, że tutaj warto się pochylić nawet dokładnie nad tym. Gratulacje dla sztabu. Generalnie Feo skupia się na wszystkich, tylko nie na sobie. No przecież. On jest tylko narzędziem w rękach Boga. Narzędziem w rękach Kitmana. Też. Gratulacje dla sztabu w imieniu całej drużyny. Chcielibyśmy dedykować zwycięstwo naszemu Kitmanowi, który jest w klubie spokojnie ponad 10 lat. Sebastian Wołowicz powiedział rano, gdy zaśpiewaliśmy mu 100 lat, że za każdym razem, jak ma urodziny, Legia gra w europejskich pucharach i wygrywa. Tak się stało. Jest dużo ludzi w sztabie, którzy są w cieniu i rzadko się o nich mówi. A bez ich pracy nie moglibyśmy robić niczego. To kluczowe osoby. Feo wie, że po tym zwycięstwie ludzie go słuchają. Tak, tak. I co on teraz robi? Rozpuszcza nici, jak sprytny Spider. Zobaczcie, ja śpiewam 100 lat. Mówi się, że jestem taki, że pierwsze co, to przychodzę i Fredce przegryzam gardło, bo i jestem bije. Taki zły i bije. Ja 100 lat, 100 lat, niech żyje Seba nam. To jest narracja, którą między wierszami przemyca Gonzalo Feo. Rozśpiewany Gonzalo Feo, troszczący się o swojego Kitmana. Sympatyczna anegdotka. O, bo jak ja mam urodziny, to nie wygrywamy. Słyszysz ten śmiech, Feo? O, świetna historia. Opowiem ją prasie, Sebastian, bo jesteś kluczowym gościem. Pięknie to zagrał. Jedyny, co bym dodał? Ja bym dodał jedną rzecz jeszcze, bo dobrze zauważyłeś, że teraz jakby Feo zaczął tutaj, no tak, rozgryzłem Brandby i tak dalej, to by stracił tak naprawdę w oczach wielu ludzi. Mógłby tak być, że przewidzieliśmy to, jak będzie grać i tak dalej. Trzymaj, ale to tak już robią. Powiedział Pekhart w jego imieniu tak naprawdę, więc nie musiał Feo dodawać. Ja bym jeszcze dodał, że kiedy rysowaliśmy wraz z dziećmi moich zawodników laurkę na Kidmana wczoraj, jedno z tych dzieci zapytało mnie, dla kogo to robimy, dla kapitana drużyny? Ja powiedziałem nie, dla Kitmana, bo on jest równie ważny jak każdy inny w sztabie. I nie wiem, bo wszyscy jesteśmy kapitanami, tak? Drogi chłopczyku. Nie wiem, czy pamiętasz, jak Iwan Dziurdiewicz w Śląsku Wrocław pierwsze co zrobił, to zaprosił wszystkich pracowników administracyjnych na wielki obiad. Pomyślałem sobie, tak się to buduje. Zabrakło boiskowych sukcesów. Ale to nie przekreśla tego, jak Iwan wtedy zaprosał w moich oczach. Bo naprawdę ci ludzie są skrajnie niedoceniani. I nawet mnie Feo zaczyna kupować takimi małymi gestami, jak tu 100 lat zaśpiewa, tu laurkę narysuje. Pierwsze co mówi, na początku, jak zawsze, chciałbym pogratulować piłkarzom. Ta drużyna ma jeszcze spore rezerwy. To jest ich zwycięstwo w ogóle, tak? To zwycięstwo piłkarzy, którzy zaczęli mecz od pierwszej minuty, weszli na boisko z ławki, uwierzyli w plan meczowy, a także tych, którzy nie wystąpili, ale byli z zespołem. Tu daję, tu sypię. Co? Nie grałeś? Jesteś ważny jak nasz Kitman. Jutro tobie będziemy śpiewać. I widzisz, i znowu rezerwowy. Znowu z Pekhartem to się zazębia, bo Pekhart powiedział, że poleciało nas 26 osób, 3 nie zmieściły się w kadrę meczową, ale wszyscy są tak samo ważni. Już nawet ta 24, 25, 26 osoba. Każda. No także ktoś by mógł powiedzieć, że solidnie im Gonzalo Feo pierze mózg, a ktoś inny by powiedział, ja bardzo to doceniam,
że ma prawdopodobnie dosyć wysokie te kompetencje, jeśli chodzi o budowanie jakiejś struktury w szatni takiej społeczności to małej. To też z motoru jakby wiedzieliśmy. I znaliśmy. Choć były tam jakieś rysy na tym wizerunku, ale pojawiły się one dopiero wtedy, kiedy zaczęły się też pod górę rzeczy w sporcie. Nasz pierwszy gol, kapitalna reakcja. To objawy bardzo silnej mentalnej drużyny, którą się staniemy. Jest tutaj wszystko, jest trochę tam wiadomo o tych warsztatowych kwestiach. Chciałbym podziękować kibicom, którzy byli w Danii, a także całemu klubowi, gdyż wiele ludzi jest zaangażowanych w każdy kolejny wyjazd pod kątem organizacyjnym. No. Ostatecznie reprezentują nas piłkarze, co wyszło im kapitalnie. Wykonaliśmy połowę pracy. Trzeba pamiętać, że za tydzień czeka nas rewanż, a w najbliższą niedzielę zagramy w Ekstraklasie z Puszczą. Mecz nie będzie przełożony. To musi podkreślić. Był na to czas. Podjęliśmy decyzję, że tego nie zrobimy ze względu na zaufanie do naszych piłkarzy. To nie jest tak, że zapomnieliśmy, że jest mecz. My ufamy piłkarzom. Co? Nigdy nie wygraliśmy z Puszczą? Do niedzieli. Dokładnie. Teraz wszystkie siły na Puszczę, a później to Duńczyki. Kurde, najważniejszy dwumecz. Jeśli kiedyś Legia miałaby przełożyć jakiś mecz, to właśnie ten z Puszczą, nie? Pomiędzy najważniejszym dwumeczem. Wzbręt by, nikt by nie miał pretensji. Może nawet lepiej by było. No ale a wiesz, nie przekładają, bo budujemy mental. Wydaje mi się, że jeśli faktycznie Fejo jest w tym konsekwentna, widać po wypowiedziach piłkarzy, że jest konsekwentny, bo piłkarze też już zaczynają mówić Fejo, no to będzie miał dobry wpływ na nich. Natomiast... No ma bajerę. No, wydaje mi się, że jakbym był piłkarzem, to bym pewnie w niego wierzył mocno. Jakbym był kibicem, a on był trenerem mojej drużyny, to pewnie też bym w niego wierzył mocno. No, też to sobosieczny miecz, bo do Piasta Gliwice to ostatecznie zdradzę ci kulisy, do Uniwersum dostał się komentarz, że przyznajmy sobie już dzisiaj Mistrzostwo Polski w pierniczeniu farmazonów. Ale takich efektownych, ładnych, okrągłych, to się ich dobrze słucha. Wiesz, nie zagadasz, wiesz, koniec braku, nie wiem, dobrego wyniku. No, fazy wtedy grupowej. To bardziej wkurza wręcz. Fazy grupowej i oczywiście mistrzostwa. No tak, tak, tego się nie da zagadać, natomiast przyjemnie się tego słucha. I bardzo jest długo, te klocki świetne. Bardzo długo można w to też wierzyć i nawet się można oszukiwać często bardzo długo, jeśli ktoś bardzo pięknie mówi. A w sumie piłka nożna to na oszustwie jest zbudowana. Że, wiesz, od dawna już wiemy, że Gonzalo Feje tak pięknie mówi. Przypomnijmy sobie konferencję pana Jakubasa. Jak wtedy pięknie, w takich słowach budujących duszę. Prosto z serca przepraszał Pawła Tomczyka. Wszyscy to pamiętamy. Kuba, jak wspominasz ten taki... Myślę, że to był moment ważny w ogóle dla sportu. Taki, wiesz... W historii sportu niewiele było takich wyciskaczy łez jak te przeprosiny. No tak, Jordan w Last Dance, ta taka wzruszająca scena. Do tego dochodzi prawdopodobnie przemowa na zakończenie kariery Zinedina Zidana. No, Jesse Owens. Sir Alex Ferguson, tak. I ostatni mecz na Old Trafford. No i potem już będzie właśnie Fejo przepraszający Pawła Tomczyka, tak. Prosto z serca. Znaczy, tak. Nie wiadomo, czy Pawła Tomczyka, bo te przeprosiny były takie nie do końca doprecyzowane. Źle się stało. Mogło się to wszystko inaczej skończyć. A, poszukam. Jak brzmiały? Bo niektórzy widzowie nie pamiętają, jak to wyglądało. Znaczy, tutaj dużo też była mowa ciała. Tak. Bo Fejo przepraszał nie tylko werbalnie, nie tylko tutaj usta pracowały, ale tutaj tak naprawdę cały Fejo całym sobą przepraszał. Zwłaszcza w tych momentach, kiedy Zbigniew Jakubas mówił, że może Fejo faktycznie zachował się najlepiej. I Fejo się wiercił wtedy na krześle. No co on to mówi, stary? Tak, to był pierwszy akt, a były jeszcze przeprosiny pisemne. Tak. Ja, niżej podpisany Gonzalo Fejo, przepraszam panią Paulinę Maciążek za moje zachowanie polegające na naruszeniu godności osobistej pani Pauliny Maciążek w związku z pełnieniem przez panią Paulinę Maciążek funkcji rzecznika prasowego klubu Motor Lublin. I tu jeszcze tylko jedno zdanie. Ja, niżej podpisany Gonzalo Fejo, przepraszam pana Pawła Tomczyka za moje zachowanie polegające na nazwaniu pana Pawła Tomczyka alkoholikiem oraz na naruszeniu nietykalności cielesnej pana Pawła Tomczyka w dniu 5 marca 2023 roku w związku z pełnieniem przez pana Pawła Tomczyka funkcji prezesa zarządu klubu Motor Lublin Gonzalo Fejo. No to się czyta jak wiersz. A jeszcze faktycznie oddałeś tutaj cały ten... Trenek
ten liryzm, jaki zawarł liryzm, w tym, tak. Gonzalo Feo w tej recytacji tak naprawdę. No wiemy, przygotował sobie to wcześniej. Wymagałaś taka muzyka, bo taka już podniosła. Ktoś mógłby powiedzieć, z głowy na pewno mówił, ale nie, jednak wiemy, że tak poetycko nie byłby w stanie z głowy powiedzieć. Było to po prostu recytowanie przygotowanej wcześniej poezji. Poezji śpiewanej wręcz. Ja tu widzę stare, dobre małżeństwo. Po prostu, wiesz. Panią Paulinę Maciążek. Przepraszam pana Pawła Tomczyka za nazwanie go alkoholikiem. Ja wiem, włóczęga niespokojny duch. No. Ze mną można tylko pójść na wrzosowisko. Dużo się wydarzyło. I nazwać kogoś alkoholikiem. Dużo się wydarzyło od tego czasu. O, do Pawła Tomczyka zresztą też wrócimy w dzisiejszym programie. Tak, będzie. I do tego, kto mógł rozwiesić transparent obrażając go. No, ale co? O Legii chyba tyle. 3-2. Feo mówi do drużyny. Tak, warto wspomnieć kibice na stadionie. Dzięki uprzejmości fanów Brandby. Tak, tak. I transparent kibiców Brandby dla kibiców Legii. Nawet dwa przygotowali. Także tutaj super zachowanie. Czapki z głów i przywracanie wiary, że nawet w tamtych ligach bywa normalnie. A nie zawsze można było w to wierzyć, na przykład po Alkmaar. No, czyli tak, powiedzieliśmy o tym, o tamtym. Może się ta fajna zmiana w sumie, ale wszystkie zmiany fajne, to tutaj nie ma co poszczególnych chwalić. Tyle o Legii? Dobrze zareagował zmianami. Tak, plan wypalił, zmiany wypaliły. Pekard w pierwszym składzie wypalił. Gratulacje Gonzalo Feo. Gratulacje Legio, ważne punkty. I panie Sebastianie Kitmanie. Tak. Wszystkiego najlepszego. Dołączamy się do życzeń. No i tak, żeby nikt nie miał w ogóle pytania, że znowu o Legii, o Legii, o Legii. Tylko, a o innych wcale. Otóż chodzi o to, że Legię odróżnia od pozostałych. Po pierwsze to, że Legia o coś jeszcze gra, bo Jaga już zrobiła swoje, a Śląsk i Wisła są trochę skazane na pożarcie. A po drugie, Legia wygrała, a wszyscy inni nie. No właśnie, miałeś oczekiwania wobec pozostałych drużyn? Bo ja, szczerze, ja ci powiem tylko jedno. Dla mnie to w tym, ja wiem, że są 3 porażki. Dla mnie w tym tygodniu zrobiliśmy wynik ponad to, co oczekiwałem. Myślałeś, że będą 4 porażki? Myślałem, że będą... No ewentualnie jakiś remis Jagiellonii u siebie, czyli też nic specjalnego. Ewentualnie remis Legii z Brondby. Też bym wziął w ciemno. Wziąłbym w ciemno remis. Z wygrana Legii z Brondby to jest dużo lepszy rezultat niż miałbym na przykład remis Jagi i remis Legii. Mhm. Bo tutaj jest gra po prostu o drugą drużynę w europejskich pucharach. To jest gigantyczne. I to zwycięstwo jest ważniejsze niż... No dobra, powiedzmy, że Śląsk wygrywa z Sandgalen. A Śląski tak później ma jakiegoś trudnego rywala. I poza tym najgorsze. Śląsk jest Śląskiem Wrocław. No. A Legia Warszawa jest gotowa na to, żeby przejść tę eliminację. I ma bardzo dobre losowanie w czwartej rundzie. Też może bym podszedł tego inaczej, gdy miała jakiegoś trudniejszego rywala. Ale nie ma go, bo miała dobry ranking. I wylosowała jak wylosowała. Więc tu są po prostu realne szanse w tym momencie, bardzo realne, na drugą drużynę w europejskich pucharach. Wiesz, z kim się zmierzy Śląsk, no, jeśli przejdzie Sandgalen? Nie wiem. No to jest chyba drużyna. Przegrany, dobrze mi się każyło. Przegrany pary Trabzonspor Rapid. No. Ja chciałem tym Rapidem już wcześniej powiedzieć, ale mówię, nie no, z Rapidem to Wisła gra, to bez przesady. Chyba Rapid wygrał pierwszy. Ile nas Rapid może napierdzielać, ale może jeszcze długo, jak się okazuje. No jeszcze dłużej niż trwa. Auda coś tam, no to... Auda Drita, no to wiesz. To wiadomo, że Legia jest faworytem. Dlatego to jest taki... No zdecydowanie. Jest jeszcze oczywiście Wisła Kraków, która by grała też z jakimś mocarzem. Jagiellonia by mnie kręciła, jakby awansowała do Ligi Mistrzów. A ja tej Ligi Europy nie lubię, po prostu. No, poza tym tam czeka Trwena Zvezda. To byłby fajny dwumecz. Ale to mocny dwumecz Jagiellonii o Ligi Mistrzów, jasne, ale... Molde Brugia. Dobra, nie no, od Wisły Max to możemy oczekiwać to, żeby zdobyła punkcik za ewentualne odegranie się na Spartaku. Ale właśnie, bo pytaliśmy o oczekiwania i powiem ci szczerze, że ja kurde tak po cichu mówię, Kazimierz Moska. No też to miałem. Zwłaszcza, że pamiętajmy, Spartak Trnawa, w ogóle genialne określenie Janka Sikorskiego, 19 klub ekstraklasy, Spartak Trnawa. Tak. Wydaje mi się, że nie ma pełniejszego określenia na to. Oczywiście są tu groźni zawodnicy, tacy jak na przykład Azango. Zawsze. Wiadomo. Ale no jednak wiadomo, że są też ludzie, których my znamy. Jak Mikowicz. No i można Pich było... Pich wszedł, Prochaszka zszedł. No, można było liczyć Bajnowicz oczywiście i jeszcze ktoś. Daniel wszedł. Tak, i Daniel w samej końcówce. 5 było. Byłych ekstraklasowiczów w składzie. Więc jest ich sporo, a jeszcze oczywiście, żeby tutaj zachować... Pan Gasparik. Jest pan Gasparik trenerem, a jeszcze na ławce czekali w razie czego Rusow
I jeszcze czekał na ławce jeden, albo nie na ławce. Może był poza składem akurat. Może się nie zmieścił w kadrze. Wiem, że ktoś jeszcze był faktycznie. W każdym razie, myślałem sobie tak, kalkulowałem. Bukata? Bo chyba tak, możliwe. Kalkulowałem sobie tak, że być może Kazimierz Moskal, który jest utożsamiany z tym, że w ofensywie ok, a w defensywie to bywa różnie, to na puchary będzie ekstra. Bo przy Legii też tego nie wspomniałem, ale Legia ma też powtarzalność. Tym, że jak w pucharach wygrywa, to nie 1-0 po jakiejś samotnej kontrze, tylko zazwyczaj to są strzaniny. No, cały poprzedni sezon i za to chwaliliśmy i Kosternięcia i w ogóle całą Legię, że to były super mecze w pucharach, bo były bardzo otwarte, było tam dużo goli i Legia potrafiła tą ofensywą często przesądzić o losy dwóch meczów na swoją korzyść. I kalkulowałem sobie, że kurde, Wisełka, wiadomo, w tyłach to równie, ale tu ofensywą da radę. I się zaczęło od gola Rodado. To była niezła pierwsza połowa, ale Wisły. Taka bardziej na 1-1 albo na 2-1 dla kogoś, ale no Wisła nie grała na czyste konto w tym meczu, to ewidentnie. W pierwszej połowie mam statystyki ze sobą, po 5 strzałów celnych 3-2 i większe posiadanie po stronie Wisły. Także tak, tam był flirt z karnym w pewnym momencie, taki dosyć głupi faul zawodnika Spartaka, nie dał tego karnego. Natomiast ja oczywiście oglądałem jeszcze na początku Legię, więc tutaj nie będę udawał znawcy, ale oglądałem dosyć wnikliwie tę drugą połowę i kurde, tam też były jakieś okazje. No. Sytuacja Rodado i ta dogłówka Kiakisa, jakoś tak, to co lewą... To powinno siąść. No i właśnie tak, no. Na to liczyłem, bo to właśnie to był Rodado, bo ja w pierwszej chwili jak uderzył z voleja tą lewą nogą, mówię, pewnie Zwoliński. To był Rodado. Rodado zazwyczaj takie bierze i strzela. Ale dobrze strzelił, wiesz, z powietrza, po prostu brakło, pechowo, ale uderzenie było świetne. No tak, no i potem... To ta dobitka tam głową powinna być lepsza. No też to powinno wpaść. I widzisz, i gdyby to wpadło, co powinno wpaść, to by była właśnie taka strzelaninka, jak liczyłem, że jakieś 2-2, może jakieś 3-2. No a skończyło się na tym, że jednak wylewy w obronie no tutaj przesądziły, absolutnie. Wisła Kraków w defensywie zagra tak, jak Wisła Kraków w defensywie gra od wielu, wielu miesięcy, tak naprawdę. Niezależnie od tego, kto jest jej trenerem, niezależnie od tego, jakie są personalia, to defensywa Wisły Kraków jest po prostu momentami żenująca. I ja nie mogłem nawet uwierzyć, bo te pierwsze dwa gole to było najbardziej bolesne, bo to jest tak, o kurde, ale odwalili. Ale nie, sytuacja jest opanowana. I w momencie, kiedy sytuacja jest opanowana, to oni jeszcze przebijają to, co przed chwilą mi się nie udało. No jak bramkarz daje prawie że asystę, ale jakimś cudem gdzieś tam tu na ślizgu udaje się opanować sytuację, mówię, nie no, uff. Jednak im się udało, a gościu im wali takie coś. No ja pierdykam, no jak na to, ja nie dowierzałem po prostu, co Wisła odpiernicza w defensywie. No tak, ale to jest drużyna, która od kwietnia nie wygrała meczu. A w kwietniu, nawet jak wygrała, to było pod Beskidzie. 26 kwietnia, ostatnia wygrana ligowa Wisły Kraków z pod Beskidziem. To jest obraz Wisły Kraków. Stracili horrendalną liczbę bramek, w ostatnich meczach, licząc jeszcze końcówkę zeszłego sezonu. No... To prawda, ja z dużą sympatią przyjąłem tą pierwszą połowę, już powoli sprawdzałem, kogo Wisła trafi w europejskich pucharach w fazie grupowej. Ten dwumecz z Chelsea, no to wiadomo, no, było blisko. Chelsea trochę się bało. Ma jeszcze chyba rozstawienia Nie, już nie ma. Z czasów Wisła Lazio, tak. Chelsea pamięta Wisłę z tamtych. Mówią, że Raski przyjedzie, będzie ciężko. No byle nie Parma. Tak. Natomiast, Bo jednak widać, kto tutaj gra. Kto to nie jest 10. drużyną zeszłego sezonu pierwszej ligi, mającą bardzo liczne kłopoty tu i teraz, mającą jeszcze dodatkowo mnóstwo urazów, tak? Więc to jest drużyna z problemami po prostu. Właśnie... No nie potrafisz ograć Znicza Pruszków, tam gra... To jest Znicz Pruszków. No. Oskar Koprowski z ŁKS na przykład. Wiesz, o czym mówimy, tak? I Radek Majewski z KTS-u weszł. Radek gra świetnie. Więc fakt, tutaj trudno było się tego spodziewać, że to się inaczej skończy. Wiesz co, ja powiem ci, dlaczego wyszedłem od tego super tytułu Janka, że 19 drużyna ekstraklasy. Bo generalnie Spartak, szczególnie jeśli chodzi o gole, to ewidentnie widziałem mecze tych takich, no całkiem solidny średniak ekstraklasy, gra w nim już od paru lat, taki właśnie Stal, trochę Radomiak, coś takiego, kontra Beniaminek. Takie typowe, że Beniaminek wchodzi, na słuchajcie, fantazji. Wiecie jaką mam ofensywę? Nie wiecie jaką mam ofensywę, ale mam bardzo dobrą ofensywę, słuchajcie, chłopaki, patrzcie co się dzieje. A potem właśnie taki Spartak Krawa, albo Radomiak, albo Stal. Dobra. Stoi tak, no wyszumieli się, dobra, to sprawdźmy co tam w tyłach macie. I pach, 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 jest 3-3. Piękne nawiązanie. I nawet chciałem napisać tweeta, mówię, że to zawsze tak wygląda, kiedy defensywa pierwszoligowa mierzy się ze średniakiem ekstraklasy, którym jest Spartak Trnawa, bo Spartak Trnawa jest średniakiem ekstraklasy. 14 drużyna jakoś tak w środku, gdzieś tam w dole. Czy to jest Miedź Legnica, czy to jest
ŁKS, czy to jest Lechia Gdańsk, czy to jest Wisła Kraków. Jak wystawiasz taką defensywną, taką grę defensywną, łącznie z bramkarzem, na średniaka Ekstraklasy, to się niestety tak kończy. Choć wierzyłem, że skończy się inaczej. Bo ten mecz, mówię, oglądałem wiele razy. Oglądałem go jako ten, który sympatyzował z Wojciechem Łobodzińskim. Z Beniaminkiem. Z Beniaminkiem w postaci Miedzi Legnica. No ŁKS też taki widziałeś. No. ŁKS też prost. Taki widziałem wiele razy i widziałem też już niestety Lechię Gdańsk taką. A też Lechia myślałem, że może kurczę, mimo tych wszystkich problemów coś tam szarpnie. No i Wisła skarcona. No i wydaje mi się, że drugi mecz może podobnie wyglądać. Że a, nieźle, fajnie, okazje były, pierwsza połowa, taka cios za cios, ale jednak w dupsku. No i to jest mój żal. I to jest mój żal przede wszystkim, kurde, no to Lecha Poznań. No, przypominam sobie, że Lech z tym Spartakiem wtopił i to jest dla mnie niewyobrażalne. Że 10. ekipa pierwszej ligi tworzy taką pierwszą połowę z tym Spartakiem Trnawa. A to nie jest Spartak Trnawa, który nagle jakoś, nie wiem, przeszedł niesamowity... Tam jest Mikowicz kapitanem. No. I Mikowicz asystę chyba też miał zresztą, jeśli dobrze kojarzę. Więc to smutna bardzo historia, że tak to się wszystko rozegrało, jeśli chodzi o nasze mecze ze Spartakiem Trnawa. No to jest rzeczywiście, no nie sądziłem, że zrobimy ze Spartaka Trnawa z Mikowiczem jako kapitanem i z trzecioligowcem Robertem Pichem Nowy Karabach. No to jest Nowy Karabach w tym momencie. Ciemiężą nas. Ciemięży nas Robert Pich, trzecioligowiec zeszłoroczny. Ciemięży nas Mikowicz, który... Dwa sezony, który spadł z ligi z Termaliką, a później grał dwa sezony w pierwszej lidze. I to jest nasz nowy ciemiężyciel. No z Karabachem przynajmniej była w tym jakaś godność. Ale są też dobre informacje. Śląsk-Wrocław skończył mecz. Tak, ale są też jeszcze dobre informacje nawet w Trnawie. Otóż gola trzeciego strzelił Michal Durisz, który ma 36 lat. To oznacza, jest moim rówieśnikiem. To oznacza, że żyją ludzie. W takim wieku żyją. Tak, że oddychają. Ja jeszcze jestem przed urodzinami, więc rzeczywiście to mnie pociesza. A patrz, i on też pierwszego gola strzelił. Durisz dwa gola strzelił, mając tyle lat nadal. Bo jak strzelił pierwszego gola, to też już miał 36 lat. Nie jest tak, że się zestarzy. A tam później był starszy i wciąż strzelił. O te 20 minut był starszy, także no, czapki z głów. Nawet zdjąłem specjalnie. Dobra, no ale tyle o Wiśle, bo w sumie co tu powiedzieć. Ja mnie tylko żal systematycznie, tak systemowo nawet, nie systematycznie, ale systemowo mi żal Kazimierza Moskala, który jak tylko dostaje, bo ja nie wierzę, że to jest wina Kazimierza Moskala. No on po prostu takimi liniami defensywnymi operuje. Mm. A jak nawet już ma kogoś, to w miarę jakoś się trzyma jak kolej, to mu wypada na 9 miesięcy. Jest nieprawdopodobne i bardzo, bardzo trenera Moskala żałuję. Czy chcesz coś o Śląsku? Bo ja nie mam nic do dodania poza tym, że Śląsk dla mnie i tak już zrealizował to, co miał zrealizować. Czyli ograł Rygę. A St. Gallen, no to jest Śląsk, kurczę. Drużyna, która straciła Exposito, a bardzo mocno na nim polegała. Nie ma kadry na to, żeby zrobić jakiś długi rajd w europejskich pucharach. I tyle dla mnie. Nie? Wiadomo, że to jest wynik ponad stan. Ktoś zwrócił uwagę, że nikt jakoś specjalnie nie jest zszokowany tym, jak Śląsk gra na początku tego sezonu. Że jest w dole tabeli Ekstraklasy, że tak, a nie inaczej to wygląda w pucharach. Mm. To jest takie, no a dlaczego miałoby być inaczej? Jakie są argumenty? Jakie argumenty? Żukowski? O co chodzi? Jest... Magiera mówi, że potrzebuje napastnika i go nie dostał. To jest taka kadra, no im wyszło rok temu. Gratulacje, ale zeszły rok nie gra. Widzisz, najgorsze jest to, że nawet w tym meczu z St. Gallen tak naprawdę dwie patelnie, takie typowe patelnie, no i byłby napastnik, to może by był gole, no ale nie było. No właśnie, tutaj, że to nie był taki zły mecz Śląska. Właśnie, jeśli chodzi o klarowne okazje, no to Musiolik jedna na pewno, sam jest Stalar druga, właśnie jest ta poprzeczka, jest jedno sam na sam, takie dosyć oczywiste. No jest parę takich okazji, takich powiedzmy 50-50, no, ale generalnie nawet jeśli określimy, że te okazje są takie, nie wiem, strzały nieprzygotowane czy coś, no 22 uderzenia na bramkę, to jest dużo. To nie była pierwsza połowa z Rygą w Rydze. No, to jest dużo jak na grę ze zespołem Ligi Szwajcarskiej, który bezsprzecznie jest faworytem. I wydaje mi się, że gdyby był napastnik, to by jeszcze... Może coś by się nadziało. No, głupio też stracone te bramki. No, ta pierwsza akcja to już w ogóle, no kurde, sobie wymieniali piłkę przez pół boiska i nic z tego nie wyszło. I nawet zdjął szotę Jacek Magiera, ale to nie dało, nic nie dało. No taki jest Śląsk obecny. Mówię, to czego żałuję, to że przy odrobince tak naprawdę tego farta, żeby Musiolik akurat, no czasem strzela Musiolik, no nie da się zaprzeczyć, czasem no tak, zdarza się, zdarza że strzela. Się, tak. Jakby to był ten czas, że akurat by mu się zdarzyło strzelić i same stare by zachował więcej 2-1, zimnej krwi. No nawet na 2-2 mogliby się szarpnąć. Wiadomo, że tam St. Gallen też miał swoje okazje. Ale no wywozisz nawet 2-1 i jest zupełnie inna gadka niż przy 2-0.
A tak, to cimno to widzę, zwłaszcza, że Śląsk będzie musiał zaatakować od pierwszej minuty i już po prostu się boję, jak to będzie. Nie będę tego oglądać po prostu. No, jak to będzie wyglądało. Więc o Śląsku tyle, no. Nie mieliśmy oczekiwań, a i tak jesteśmy trochę rozczarowani. Zaczęliśmy od Wisły Kraków, bo świeższy mecz, o Śląsku po krótko, Jagiellonia Białystok. Tutaj rzeczywiście miałem takie, że może coś szarpną, ale ja mówię, ja lubię ligę konferencji. Lubię to, z kim tam się gra. Lubię, że nie jesteśmy dostarczycielem punktów. Lubię to. Widzę Europy, polski klub, a już na pewno Jagiellonia. To byłby outsider. Chłopiec do bicia. Który może zrobi jakiś punkt, dwa, ale nie za bardzo będzie w tańcu o awans. A w lidze konferencji Europy jak najbardziej. Jagiellonia może tam poszaleć. Jagiellonia można się tam... Ja wiem, że są większe pieniądze w lidze Europy, ale dla mnie, osoby, która nie jest księgowym Jagiellonii, uważam, że mogą być fajniejsze emocje w lidze konferencji. Generalnie się z tą zgadzam, natomiast chciałbym przypomnieć, niestety, że Jagiellonia według wyliczeń Janka Sikorskiego, które mam tutaj otwarte, może trafić na przykład takie mecze. Chelsea? Chociaż nie, w sumie już... No nie może, no nie. Tam... Chelsea, Lens, no to powiedzmy, że wiadomo, że w tytę, ale jakiś Sheriff, no Trabzonspor i AEK ten, ale to no nawet jak szukasz grupy śmierci, to nie jest taka, że Jagiellonia nie jest w stanie nic zrobić. A no, w lidze Europy, tak, jakbyś pomierzył, to po prostu z kaplica. Ale nawet z ciekawości wiesz, co zobaczę. No nie, no Roma nie jest w zasięgu, albo Manchester United. United potem Roma. Tutaj drugi koszyk, co my tu mamy ciekawego w tym? No Lyon, Braga, Fenerbahce z José Mourinho. No, z trzeciego... Wiesz, że Jagiellonia będzie grać w lidze konferencji Europy z Baćką Topolą. No przecież wiesz o tym. No pewnie tak, pewnie tak. I sobie pomunktuję. No nie, no tak, tak. Ta liga konferencji to nie jest zła. Mnie trochę ewentualnie... Ja ją lubię po prostu. Przebieg meczu trochę mnie tak rozczarował. Wydawało, więcej może oczekiwałem od Jagiellonii, no, ale... rozumiem, że ta ofensywa została tak stłamszona, nie? No, zresztą podobało mi się, Pululu się utrzymuje przy piłce, nawet coś z tego robi, a nie ma z tego jakichś uderzeń takich, żeby faktycznie, że coś szarpnąć. Jedno było to takie sprytne, takie zewniakiem, ale poza tym to wydaje mi się, że nie wykorzystywali. No mnie zaskoczyło, jak bardzo Molde wyłączyło Jagiellonię i to w Białymstoku. To takie Jagiellonii to nie widziałem dawno. No, to prawda. No ale no co? Nic się nie stało. Jakby nie grała w fazie grupowej, to byśmy... Jakby to był dwumecz w fazie grupowej, to bym się martwił. Tak? Najpełniej chyba podsumowali to kibice samej Jagiellonii Białystok, którzy śpiewali, że no z wynikami to tam nic. Że nic z wynikami, tak dokładnie. Zaśpiewali słowo tak, w słowo. Tak, znana przyśpiewka. Dla nas jesteście mistrzami. To jest bardzo ładna, ładna przyśpiewka. Trochę niepokojące, ewentualnie jakby się tutaj na siłę czegoś uczepić, to niepokojące wydają się wypowiedzi trenera Siemieńca po tym meczu, który no też był rozczarowany tym, że jak już mamy faktycznie przegrać mecz, to chociaż zagrajmy to swoje. Pokażmy to, czym zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, bo byliśmy wielokrotnie już skazywani na pożarcie w ostatnich miesiącach. I wielokrotnie już przyjeżdżały takie ekipy, co tu miały nie zrobić z nami dżemu, a my im się stawialiśmy na własnych zasadach i robiliśmy fajne show dla kibiców i w efekcie to przynosiło sukcesy. A tutaj tego nie było, no trudno. Niepokojące w jakim sensie dokładnie? No, że wydawało mi się, że faktycznie jeśli Adrian Siemieniec sam tak nastroił swoich piłkarzy, no to, że to będzie widać gdzieś na boisku, a nie, że się trochę tak... No to jest pierwszy dowód, że już rysy w tej szatni są, już powoli się kończy. Gotuje konflikt między Siemieńcem a drużyną i za chwilę będzie telefon do Piotrka Tworka. Piotrek, to co dzisiaj może u mnie, byśmy te płytkę położyli. Masz czas? Stary. No mam. Szósty miesiąc mam czas. Mam czasu sporo. Panie Piotrze, mamy nadzieję, że ktoś się odezwie. Zasługuje pan na robotę. Leszek Koziński też pokazał się w wywiadzie na Weszło, że już... Powiedz, co tam cię poruszyło. Że już czeka na ofertę, natomiast... Podoba mi się, bo ja zapomniałem o tym zupełnie, jakbyś mógł powiedzieć, jak dobrze się Leszek Koziński ustawił, bo niektórzy mówili, a coś długo tej roboty nie ma, a tutaj sytuacja jest taka, że... Przedłużył się jego kontrakt z Koroną Kielce i bardzo mocno Leszek Koziński pracował nad tym, żeby był wypłacany. Ale przedłużył się po tym, jak się utrzymała korona w pierwszym sezonie, choć Leszek Koziński tam nie wiem, ile 5 kolejek? No szybko został. Nie, czekaj, bo to były 2 kolejki do końca chyba rundy jesiennej. To musiała już być zima. Okay. No to, powiedzmy późna jesień. No ale jakby dużo punktów zdobył później Kamil Kuzera, to trzeba przyznać. Tak. Natomiast sam tytuł, rozmowa Pawła Marszałkowskiego na Weszło, zdradzili mi ludzie, którym ufałem. No i nie trudno się domyśleć. A co mówił dokładnie o tej zdradzie?
No, że pytał swoich asystentów, w tym Kamila Kuzerę, czy chcesz być pierwszym trenerem, czy asystentem, bo jak chcesz być pierwszym trenerem, bo tam był chyba tymczasowym, raz zastępował Łużyńskiego Kuzera przy jakiejś karcie czy coś. No i powiedział na konferencji, że tak, oczywiście każdy chce być pierwszym trenerem. I Leszek Łużyński go zapytał, no ale to co dalej, jak ty sobie to wyobrażasz? I że powiedział, nie, ja asystentem. Ale tylko do momentu, kiedy dostał ofertę. I wtedy Leszek Łużyński poczuł się trochę zdradzony, no bo pamiętajmy, że i z Pawłem Golańskim, i z Kamilem Kuzerą łączyły go nie tylko stosunki trener i dyrektor sportowy, trener i asystent trenera, ale przede wszystkim to, co stworzyli razem podczas Bandy Świrów. W związku z tym mógł w pewnym sensie oczekiwać, że to będą stosunki wykraczające poza ich stosunki zawodowe. A tak się chyba nie stało ostatecznie. Ale trochę korona by pewnie spadła. Niewykluczone, chociaż Leszek Łużyński tu się całkiem rozsądnie broni, że na przykład to tak zadziało. Widać, że mocno to sobie opracował, że mówi, że zarzucało się jego drużynie, że za mało wykonywała sprintów, że dużo przebiega, ale mało sprintów i że słuchał potem Pawła Golańskiego, który się chwalił tym, że dużo więcej sprintów jest wiosną za trenera Kuzery. No ale Leszek Łużyński podkreśla, że trzeba sprawdzić, kto te sprinty wykonywał wiosną i to był Briceak i Bikonu. Zawodnicy, których on by chciał, żeby tyle biegali ci dwaj zawodnicy zimą czy jesienią, ale ich nie miał zwyczajnie. No tak. Leszek Łużyński, no świetnie, ja bardzo lubię paneczka. Czy to wybroni się to, bo trochę bałem się, jak klikałem ten wywiad, to bałem się, że to będzie taka rozmowa typu, ja to się utrzymał, wygrał, bo lepiej. Rozsądny człowiek. A mnie skrzydzi. A się broni bardzo rozsądnie. Żal oczywiście z tego wyziera mocny, ale jest to żal, który bywał uzasadniony, przynajmniej z jego perspektywy. Tak jak chociażby o to, że nie dano mu popracować z tymi piłkarzami, których otrzymał potem Kamil Kuzera, no którzy odmienili. To oczywiście tam były niezłe transfery. No i tak samo było, że właśnie na 50-leciu tych wszystkich ucznych obchodach, że trenerem wybrano trenera Gęsiora, mimo że 7 z Bandy Świrów było w 11, to trenera nie było. No takie, takie drobne bardzo sprawy. No ale stwierdziłem, że o tym wspomnę, bo przy okazji tego, o czym rozmawialiśmy. Przy Adrianie Siemieńcu, który niedługo może być w sytuacji Leszka Łużyńskiego, bo już się psuje, już to widać. No, już wiadomo, że trenerem dwustulecia będzie prawież Adrian Siemieńc. A Leszek Łużyński się w ogóle odniósł też do Adriana Siemieńca tutaj, że to, czego mu życzy, to żeby dużo cierpliwości było, jak się zacznie coś psuć, a nie żeby był kolejnym, który pada ofiarą własnych sukcesów. Dokładnie tak. I Paweł Marszałkowski prowadzący wywiad tak odpowiada. Tak jak pan? No, tak jak ja, ale wielu innych też. Więc to takie dosyć urocze. No, więc jeśli chodzi o bilans w europejskich pucharach w tym tygodniu, to mamy jedno zwycięstwo, 3 porażki, ale zwycięstwo jest w meczu, który jest najważniejszym. Który z kwestii rankingowych i wszystkich innych jest najważniejszy. Trochę jak na igrzyskach, nie? Że przegraliśmy kilka szans na medale, no ale siatkarze wygrali. Złoto, więc. No, złoto. Już jutro będziemy je świętować, pamiętajmy. Więc skoro siatkarze wygrali, przełamali tę klątwę i zdobędą złoto, to wybaczymy sobie, że nie ma tych medali aż tak wiele. Jutrzejsze złoto w boksie też nam wynagradza wszystko, co się działo na igrzyskach wcześniej. No, po prostu wiadomo, że to złoto w siatkówce, w drużynówce waży trochę więcej niż, nie wiem, z całym szacunkiem. Ale bardziej tym żyje Polska po prostu niż złotem kanadyjstwie. Wiele może po prostu wziąć i dać. Tak. Ale wiesz co, jak jesteśmy przy igrzyskach, a mamy jeszcze całe 2 minuty, to jeszcze jedną rzecz powiem, bo mnie oznaczył Marian Baczal. No. I ciebie zresztą też. Jak Marian Baczal nas oznacza i w dodatku powiedział, że oznacza ulubionych śledczych dziennikarzy sportowych. No. Nie wiesz tego, bo nie możesz wiedzieć, bo słuchałeś domówki i mówiłem Jurkowi, że ustaliłem, że punkty rankingowe otrzymuje się wtedy, kiedy się pokonuje rywali. I to jest moje najświeższe śledztwo dziennikarskie, a to jest drugie. Wypowiedział się polski zapaśnik. Nie wiem, czy słyszałeś, o czym się wypowiedział polski zapaśnik, ale powiedział tak. Dyskryminowano moją osobę, to są jego słowa. Nie pozwolono mi zabrać sparring partnera na najważniejszą imprezę w moim życiu. Działacze, którzy rządzą związkiem, niestety nie lubią takich zawodników jak ja, którzy poświęcają wszystko i mają coś do powiedzenia. Jest mi przykro, bo zamiast przyjechać tutaj mój sparring partner, to działacze przyjechali sobie z osobami towarzyszącymi. Działacze związków sportowych to są. Ja jak słucham, co się odpiernicza, jeśli chodzi o Igrzyska Olimpijskie i związki sportowe, tak samo jak ta bodajże 7-boistka, nie chcę przekręcić,
ale kobieta zaszła w ciążę. Tak, i, pół roku temu. I nie otrzymywała jakby zwrotów za te treningi, tej całej pensji, która jej jakby przysługiwała, mimo że trenowała. I Tomasz Majewski, który skądinąd jest znany zresztą jako sportowiec, wypowiedział się wprost, że jak ona trenuje na 50%, to dlaczego ma dostać 100% pensji? Że ja, on teraz rozumie... się świetnie idzie w ogóle. Tak, tak, wygrała trochę chyba pierwszy spot. Tym działaczem, co? Trochę mnie w smak ten ale sukces. W ogóle jakiego rodzaju to jest wypowiedź, nie? Jesteś działaczem, masz taką sytuację i zamiast powiedzieć, no głupio wyszło, dobra, myślałem, że się upiecze, że jej nie płacimy, ale już teraz jej zapłacimy, to mówisz, że to, że ona trenuje na siłowni na 50%, jak jest ciąż, to nic nie znaczy. No ja mam to w dupie. No niestety podejście się do kobiet w ciąży i tego, jak są w pracy traktowane, no to nie jest... To jest wierzchołek góry lodowej. Nie, no to jest... Nie, możliwe, że we wtorek... Ja się zapiszę, żebyśmy we wtorek możliwe. Poruszyli patologię. Tak, i to zrobimy. Za co Wukowiciem? Tak, wiem, panie Wukowicz, bo tutaj jest sprawa w polskim siedmioboju. Jokicia też tak oszukują? W Serbii? Czy nie? Proszę, ja tu wpisuję. A już mam nawet wpisanego zapaśnika. To jeszcze panią Płotkarkę. Dobrze, to możemy zrobić takie podsumowanie igrzysk. Tak. Nie ma koniec sprawy. Igrzysk. To jednak nie robimy tak w Wukowicie. Robimy igrzyska? Ale nie no, normalnie z trenerem Wukowiciem. To będzie historia. Ja myślę, że trener Wukowicz wejdzie w ten rolę. Jak ktoś ma wejść, to trener Wukowicz. Pogada z nami o Jokiciu, o serbskich szansach medalowych, o ich, wiesz, o takich rzeczach. Na pewno. Będzie dobrze. Zaufaj mi. Albo nie. Jak zróbmy to. Dobra. Tyle o europejskich pucharach. Przechodzimy do tego, co jest najważniejsze. Do tego, po co włączył się dzisiejszy program. Znaki. Po chusteczkę był znak drogowy dwóm polskim arbitrom w Lublinie. Wkrótce się tego nie dowiemy. Zapraszamy na drugi segment. Co to chodzi? Mam dosyć duże wątpliwości, co właściwie powiedzieć na ten temat. Bo chciałbym wziąć kamień i zacząć rzucać kamieniem. To poczekaj. Ja ci zadam pytanie. Co wolisz najpierw? Żebym przeczytał tagi do artykułu z Lublin 112, czy tytuł z czeskiej prasy? Lublin 112, bo 112 to już tak od razu sugeruje, co tam może się znaleźć. 112, wiadomo, numer alarmowy, kradzieże, rozboje, wyłudzenia, szantaże, Lublin mafia. 112 to jest po prostu portal lubelski i to są tagi do tego artykułu. A to widzę, że Lublin to takie miasto, wiesz, jest Ostrołęka 24, a Lublin 112, żeby wszyscy wiedzieli. Tagi. Bartosz Frankowski. Dewastacja. Lublin. Pijani mężczyźni. Sędziowie. Tomasz Musiał. Zatrzymanie. Znak drogowy. Piękne. Ja uważam, że w przyszłości nie będziemy pisać zdań. Tak. Musimy się porozumiewać wyłącznie tagami. Ja wszystko wiem, co chciałem wiedzieć o tym, po tych tagach. Z dużym sentymentem wspominam, jak był taki okres, że na weszło dawaliśmy tagi i one były widoczne tuż pod tekstem, nie wiem czy pamiętasz. I czasem te tagi też robiły naprawdę fenomenalną robotę, że tam można było wrzucić jakieś patologia, tak, miłośnicy przegrywania meczów i inne tego typu. Ale tu te tagi muszę przyznać takie pijani mężczyźni, tak proste, ale jednocześnie tak trafiające w sedno. Pijani mężczyźni, dewastacja. Ciekawe, jak otworzysz to chcesz ten czeski? Tak. No powiedz. Opili se, a ukradli znacku. Znacku se ukradli? Znacku. No nie. Prusfich rozchodzich predligołu mistru. Opili se, a ukradli znacku. Predligołu mistru. Ajajaj. Po czesku to wszystko brzmi tak niewinnie. No, tak. Masz rację. Jak jakiś berek po południu albo coś się to jest ten kierunek, który wszystkie podmioty piłkarskie w Polsce, jak im się przydarzą afery, to publikują artykuły i oświadczenia po czesku. A tu masz rację. To w ogóle wydaje mi się, że taki w formie takiego damage control. Inaczej by brzmiało jak Przemysławu Babiazu zawieszoneczku w komentowanku. Ja zrobię specjalnie eksperyment i tłumaczenia Bartosza Frankowskiego dam na czeski. O, tak. To jest bardzo dobry pomysł. A ja w międzyczasie zajmę się wprowadzeniem do sytuacji, bo tak, zapewne opowiem. Nie wszyscy wiecie, co się wydarzyło. A to jest rzadka rzecz, że my wszyscy wiemy, co się wydarzyło, bo wszystkie strony są zgodne co do tego, co się wydarzyło. Bo czasem jest tak, że nie wiem, to nie moja ręka ukradła ten znak. To był przeszczep od innego arbitra albo jeszcze od kogoś innego. I czasem tak się tłumaczą różni ludzie, że nie, to ja nie ukradłem, to tylko tak pożyczyłem na chwilę i w ogóle. Natomiast tutaj najpierw doszło do komunikatu ze strony bodajże policji bądź jakichś lokalnych mediów. Mhm. O tym, że pijani mężczyźni, bardzo pijani, bo to ponad 1,5 promila obaj,
wzięli i ukradli znak drogowy, a co gorsza, okazało się, że obaj są sędziami. I nie sędziami takimi w sądzie. Było ich w ogóle trzech. Był jeszcze trzeci arbiter lokalny, pan Mikołaj. Byłoby śmiesznie, gdyby on tak prowadził. Nie byłoby śmiesznie. Po prostu był też trzeci. Dla kronikarskiego porządku. No i że oni wzięli i ukradli znak. Pojawił się też screenshot z tego, jak oni niosą ten znak. To nie byli oni. To nie byli oni? Ajajaj, myślałem, że to było za pola. Także dałeś się złapać na taką internetową wypustkę. Na fake newsa. To nie jest dobre w dzisiejszych czasach. Niedobrze, że się tam... Znaczy ja chciałem tutaj od razu zaznaczyć, że nie wiem, czy to byli oni. Czyli to nie byli oni. W każdym razie doszło do tego, że część osób zidentyfikowała tych Bartosza F i Tomasza M, wiedząc, jaka jest obsada na sędziowanie meczu Ligi Mistrzów, który miał się odbyć w Lublinie pomiędzy Dynamem Kijów oraz ich rywalami. Rywalami Dynamem Kijów. I w związku z tym ludzie wiedzieli, że to już są sędziowie. Policja dała znać, że to są nasypani sędziowie i że nasypani sędziowie ukradli znak. A w dodatku potem ukazały się oświadczenia po kolei jednego sędziego i drugiego sędziego. Dla mnie jest ciekawe też takie drobiazgowe podejście do tej nocy. Bo pan Bartosz Frankowski też tłumaczył się w kanale sportowym. Policja dała swoje dość drobiazgowe, jak to wyglądało. Kto poinformował? Kto był Kuba? No, 60. W tym wszystkim. Monitoring miejski. Monitoring miejski? Obsługa monitoringu miejskiego? Ja mówiłem tyle razy. Po co tych kamer tyle? Ale widzisz, nie zwróciło ich uwagę to, że trzech mężczyzn szło po Lublinie w jakimś stanie. Zwrócił ich uwagę znak. To był ten most, to był ten przekroczony Rubikon. Mostu na szczęście nie ukradli. Niesienie znaku. Sam alkohol, to by się rozmyło. Wszystko. Nie byłoby sprawy. Sprawą był znak. Znak nakazu. Znak nakazu. Okrągły. Jak powiedział pan Frankowski w kanale sportowym podczas łączenia bodajże w środę. Co ciekawe i do czego zmierzałem, sędziowie nie... powiedzieli, że nie, bo to nie tak, to my ten znak stawialiśmy, bo on leżał i chcieliśmy tak w czynie społecznym naprawić ten znak, tylko powiedzieli, tak, jesteśmy głupi trochę i niestety się nasypaliśmy przed wykonywaniem bardzo ważnego obowiązku, jakim jest sędziowanie meczu eliminacji Ligi Mistrzów i doszło do tego, że wzięliśmy se dla jaj znak. Znak leżał przy jakichś tam pracach drogowych. To nie jest tak, że go poodkręcali. No, byłoby trudno znak tak cały. Dokładnie. Czy tam, wiesz, mieć zawsze i wykręcić. Leżał. No, niewiele to... Ja jestem ciekaw, co chcieli zrobić z tym znakiem. Bo za mało się o tym mówi. Co dokładnie, jaka była dokładnie geneza pomysłu o zabraniu znaku ze sobą? To jest ciężkie. Każdy z nas, no, był kiedyś nasypany. Rzeczy stają się jeszcze cięższe. Często. Mają dodatkowy swój ciężar, więc jaka była to w ogóle nie zostało, bardzo wiele zostało wyjaśnione, jak mówisz, wszyscy się zgadzają, ale nie ma dla mnie najważniejszego. Jaki był motyw? Jaki był motyw kradzieży znaku? Gdzie miał zawędrować znak? Oni szli w kierunku galerii handlowej. To jest dla mnie taka zagadka polskiej piłki, której już nigdy nie rozstrzygniemy. Ja nie mam złudzeń. Nigdy nie dowiemy się, co chcieli zrobić z tym znakiem. Skupiamy się tylko na zabraniu znaku. Jaki był plan na niego? Jaki pomysł? To jest mógł być dopiero rozmach. Z tym prętem nie wiem czemu, nie? Jak masz to okrągłe, takie sytego, po prostu, to możesz, nie wiem, jakoś na ścianie powiesić albo coś. Ale no jesteś na wyjeździe, no raczej tego do domu nie wiem. Interesująca bardzo sytuacja. Ten motyw, którego nie poznamy. Ale z drugiej strony, tak jak mówię, już miałem się wziąć i oburzyć, ale sobie przypomniałem różne rzeczy i no trudno jest mi to zrobić. Trudno jest mi to zrobić, wziąć i się oburzyć. I rozumiem argumenty wszystkich stron możliwych, bo wsłuchuję się w nie bardzo mocno. No to jakie są głosy? No i głosy są takie, bo rozpiętość jest duża. Zauważyłem, że jest przy rozpiętości głosów też dosyć istotny ten czynnik klubowy. Legioniści są mniej wyrozumiali wobec Bartosza Frankowskiego. Taką zauważyłem regułę w internecie. Aha. Zupełnie nie wiem dlaczego. Być może dlatego, że Bartosz Frankowski powiedział wielokrotnie, że nie ma nic do Legii, zwłaszcza szacunku, i sędziował tak, jak sędziował mecze Legii Warszawa. Oczywiście żartuję, że tak powiedział, ale w serial Sędziowie była rozmowa o tym. Powiedział, nie, to nie tak, nie tak. A potem przerywniki, jak krzywdzi Legię, mecz za meczem. No ale w każdym razie, legioniści są nieugięci.
Taki był, gwizdał, spalone, minimalne, centymetrowe. Szkoda, że nie był taki mądry podczas tych meczów, jak wtedy, gdy niósł znak. No właśnie. Kartki rozdawał za byle gówno, to teraz powinien cierpieć jak najmocniej. Najlepiej go wyrzucić, wziąć z zawodu. To są takie najbardziej drastyczne opinie i za nimi, żeby właśnie wziąć i wyrzucać z zawodu albo zawiesić na bardzo długi czas. I argumenty za tym płyną takie, że oni mieli przed sobą bardzo ważne spotkanie. Że to jest trochę tak, jakbyś był piłkarzem przed ważnym spotkaniem i się wziął i nasypał. A przecież każdy piłkarz od początku historii futbolu powie, że trzeba wiedzieć kiedy. No i nie, że dzień przed meczem. Znaczy są piłkarze, którzy inaczej by to pewnie zakreślili, natomiast generalnie trzeba wiedzieć kiedy i że dzień przed meczem to już się nie balanguje, bo to może mieć wpływ na dyspozycję podczas spotkania. No i jest zasadne pytanie, czy gdyby im się upiekło, a potem się okazało, że w meczu na przykład są jakieś takie dziwne decyzje, to czy to nie jest... Wypowiedział się ekspert. O! Ekspert przeanalizował promile i że do meczu by nic nie było już. Wyparowały. Ta sprawa jest naprawdę duża. Michał Pol poruszał tematy memów z Brazylii, które powstały o tym. To jest sprawa światowa. Polski futbol poszedł na salony. Ostatni raz tak głośno o polskim futbolu było, jak Robert Lewandowski strzelił 4 bramki Realowi Madryt. To prawda. Natomiast ja rozumiem, że ekspert stwierdził, żeby wszystko wyparowało, ale ja byłem niejednokrotnie w takiej sytuacji. Dla mnie tu, Kuba, jest inna kwestia. Że jak już to wyszło, no to godzi w całą polską piłkę. No to tak. Nie godzi tylko w tych dwóch arbitrów, tylko całe środowisko sędziowskie na arenie międzynarodowej. No bo wiesz, jakby to było w meczu Pucharu Polski, no to też afera. Ale ona zostaje, wiesz, w naszym środowisku, w naszym poletku. A to jest wstyd przed UEFA po prostu. Jak polscy sędziowie mają budować sobie pozycję w Europie, jak tych dwóch, no godzi. Godzi po prostu w polskich sędziów. Innym może być trudniej. No dobra, no musimy to powiedzieć. To jest też dogrywka. Tak naprawdę drugi rozdział do historii o nasypanym Pawle Raczkowskim tańczącym zorbę na plaży w Atenach. No, on się wybroni, tyle można powiedzieć. Ale pamiętamy te artykuły, pamiętamy jak Grecja, znaczy połowa Grecji, ta połowa Grecji, która kibicowała temu klubowi, który miał w teorii skorzystać na tym, że zmieniono sędziów, że no niesmak pozostał. Kibice Panathinaikosu mówili, że byli lżeni. No tak, tylko to jest, widzisz, grecka piłka i nic dalej się to nie potoczyło, ile już miesięcy od tego, więc musimy tutaj domniemywać, że tam po prostu to mógł być jakiś spisek na Pawła Raczkowskiego. Tak, ja też o tym pomyślałem, że kurde, znowu polscy sędziowie, znowu jakiś alkohol i coś. No ale nie potoczyła się dalej żadna sprawa. Ale to jest to, o czym wspominasz, że teraz jak jakiś powiedzmy klub, na przykład Panathinaikos, który z Pawłem Raczkowskim miał już różne przeboje, tak to określę. Bo ja też wtedy zajmowałem stanowisko, że raczej podejrzewam, znając Grecję, to, że to niekoniecznie musiała być wina sędziów. Ale po raz kolejny masz tak, że no tak, no polscy sędziowie są nasypani, jak zwykle. Tamten nasypany, ten nasypany. Ale ja nie chciałem tego wiązać, bo nie ma żadnych dowodów na Pawła Raczkowskiego. Ja tylko tutaj podkreślam to, o czym ty wspomniałeś, że to rzutuje na całe środowisko, tak jak tamto rzutowało na całe środowisko. No tamto nie rzutuje w tym momencie, bo to nie ma dalszego ciągu, to jest tylko pogłoska. Tak. Tutaj jest konkret. Tak, ale to jest identycznie jak z wynikami reprezentacji Polski, że jak się okazuje, że jednak odpadli ci, co nas ogolili, to dopisujesz do tego narrację. I teraz jak będzie ktoś pisał o polskiej obsadzie sędziowskiej, na przykład nieprzychylny Polakom, to nie będzie wnikał w to, czy Paweł Raczkowski się wybronił, czy nie, tylko że to drugi raz, kiedy polskim sędziom zarzuca się to. To byłby bardzo zły świat, gdybyśmy wszystkie pogłoski przypisywali i nie dawali żadnej opcji obrony. Ja nie ustalam reguł. Ja tutaj poruszam tylko tą konkretną tutaj sytuację. Ja nie ustalam reguł i jestem przekonany, że jeśli brazylijskie memy o tym powstają, to raczej nikt nie będzie wnikał w to, czy kto wtedy miał rację. Znaczy, tutaj nie ma wnikania, kto miał rację, bo wszyscy przyznają, że racja ma policja. No tutaj tak. O tym powstają memy, nie o Raczkowskim, tak? Tak, no ale pamiętajmy, że Paweł Raczkowski wtedy też pijany był po prostu. Znaczy, no pijany. Po spożyciu. W stanie po spożyciu. No tak. Tak, bo tak na to wygląda. Na taśmach to wybrzmiało. Ale mniejsza z tym. Tak jak wspomniałeś, rzutuje to na całe środowisko i faktycznie to jest też argument, który podnoszą ci, którzy żądają ostrej, srogiej, surowej kary dla arbitrów, którzy no, w skrajnie nieprofesjonalny sposób podeszli do swoich obowiązków. Mhm. Bo jednak w takim momencie, przed takim meczem, no to zwyczajnie nie wypada się wziąć i natrzaskać, a jeszcze w dodatku kraść znak, to już w ogóle.
Zwłaszcza kiedy stoisz na straży prawa. Trochę tak jak z policjantami, że bo często widziałem takiego rodzaju usprawiedliwienia wobec policjantów, którzy coś odpierdzili, że przekroczyli na przykład uprawnienia. Że bo tym drugim się należało. No ale to odróżnia policjantów od bandziorów, że tych pierwszych obowiązuje prawo. Ci drudzy sobie mają prawo za nic, a ci pierwsi mają działać według litery prawa. Na pewno Bartosz Frankowski i Tomasz musiał postawili kolegów, nawet sędziów, w bardzo niezręcznej sytuacji. Bo środowisko sędziowskie generalnie nie ma lekko. Raczej obrywa. Często też przyznajmy, nie zawsze za zasłużone rzeczy. Są jakieś regulaminy, paragrafy, nie wszystko możesz sprawdzić na warze. Niektóre rzeczy tak muszą wyglądać i oni mają związane ręce. A tutaj dali po prostu amunicję wszystkim, którzy atakują sędziowskie środowisko. Pan Mikulski, zamiast gdzieś tam się starać, nie wiem, o to, żeby, bo to też jest jego poletko, żeby więcej sędziów się w ogóle garnęło do sędziowania. Gdzie jest kryzys na dole piramidy, to musi się tłumaczyć z kradzieży znaku. Pan Mikulski jest kardiologiem, poważnym człowiekiem, a teraz mu wszyscy zawrócają dupę, żeby się tłumaczył, jak dwóch dorosłych chłopów, chyba po 40, ukradło znak w Lublinie. No, ja myślę, że pan Mikulski, jak miałem raz okazję z nim rozmawiać, jest po prostu wściekły. Tak po ludzku jest rozczarowany tymi dwoma osobnikami. To niewątpliwe. Koledzy sędziowie, pan Bartosz Frankowski w kanale sportowym mówił, że go wspierają, ale z drugiej strony, no stary, no nie pomogłeś nam. Czy to będzie wyjazd na jakiś ważny mecz? Może UEFA tego nie weźmie pod uwagę, ale no ja nie wiem, no z innych nacji, słuchajcie, no chcielibyśmy wam dać ten mecz, ale z innych nacji nie kradną znaków przed meczami. Po prostu, no. To ja wolę tych, co nie kradną znaków przed meczami i nie muszę się do końca zastanawiać, kurde, ciekawe, czy Polacy przyjdą na mecz robić ten VAR, czy gdzieś teraz kradną znaki. No to nie pomaga po prostu. I w każdy inny prominentny arbiter, mimo solidarności środowiskowej, może powiedzieć, stary, no ale ja was rozumiem, różne rzeczy się robiło, no ale nie pomogłeś nam po prostu. No, nabrudziłeś. I z tego względu wydaje mi się, że te kary faktycznie nie mogą być zbyt łagodne. To są te dwa najbardziej popularne argumenty dla tych, którzy żądają jak najbardziej surowych kar. Że po pierwsze, to jest przedmeczowa już tak naprawdę impreza, a przedmeczowych imprez to się nie robi, chyba że jesteś członkiem rodziny UEFA i zaprosiłeś wszystkich na zwiedzanie Zamościa na przykład. No i drugi, że zwyczajnie sędzia powinien być jak żona Cezara, co najmniej. Przedmeczowa i mówię, europejska, nie przedmeczowa Polska. No. Mam wrażenie, że to też tu daje, że oni wystawili złe świadectwo Polsce. W Europie, we Brazylii. W Brazylii, w Europie i wszędzie. No tak, zwłaszcza, że kurczę, tak naprawdę wydaje mi się, że my jako naród dosyć mocno walczymy z niektórymi stereotypami, które o nas krążą. I nie wszyscy, jak się okazuje, walczymy z tymi stereotypami. Niektórzy raczej je potwierdzają. Ale masz już tłumaczenia po czesku, to jest. Wydaje mi się, że zamknie temat. Je promę oprawdu teżkę, to logicki osprawednit. Protoże to nie było logiczne chowanie. Takowe veci seminawic jeszcze nigdy nie stały. Ciekaw jestem, czy po słowacku nie będzie to brzmieć jeszcze lepiej. Bardzo podobnie. To taki sam język. No, więc tak wygląda. Tu rzeczywiście Tomasz Musiał i Bartek Frankowski nie pomogli sobie nikomu. I teraz bardzo ciekawe dla mnie jest to, jaka jest ich linia obrony? Jak próbują z tego wybrnąć? Czy zwróciłeś na to uwagę? No tylko pochylając głowę z pokorą. I to chyba jest najlepsze rozwiązanie. Ja na ich miejscu chyba bym się podobnie zachował. Że nie jakieś tak, nie, bo to niekorzystna stopklatka na tym monitoringu miejskim. Ktoś nam dosypał czegoś do drinka. No, wydaje mi się, że jest bardzo dużo różnych tłumaczeń, które można było użyć. Ale tak wprost. Ale jak drobiazgowo rozkładają ten parawan pokory. Czy zwróciłeś na to uwagę? No, wprowadź mnie. Bo pan Tomasz Frankowski, mówię, pan Bartosz Frankowski był w tym kanale sportowym. Były też oświadczenia. Czyli tak. Jeden, jedyny raz mnie się zdarzyło. Nigdy więcej. Nigdy wcześniej. Zapewniam, nigdy. Widziałem też ten cytat, że zakończyłem przygodę z trunkami. Zakończyłem przygodę z trunkami. Ja już nie piję. Tak powiedział pan Bartosz Frankowski. I rzeczywiście, pełna pokora. Gdy Michał Pol powiedział, że no mieliście tam 1-8, to tak pan Bartosz w pierwszej chwili, no to nie wiem skąd krążą te promile, czyli innymi słowy, jego zdaniem miało być mniej, ale za chwilę, ale to nie ma znaczenia, ile by nie było,
nic mnie nie tłumaczy, nielogiczne, nie wiem jak to się stało, zły sen i tym podobne. Po prostu kwestie, sympatyczna sytuacja towarzyska, która źle się potoczyła i tym podobne. Także w każdym zdaniu pan Bartosz Frankowski pilnuje tego pokory. Gdy został zapytany, jaki to był znak, wiedział, że Gawieć się tego domaga. Że nie możesz teraz mi niezręcznie o tym mówić. Niezręcznie to było miasto Lublin szukać znaku. Więc on wie... Pijani mężczyźni, dewastacja. Tak. Pamiętajmy. Więc on musi pochylić teraz głowę i powiedzieć, to był okrągły znak. Znak nakazu. No więc próba jest dobra. Wszyscy przepraszani. Pokora wylewa się z każdej strony. Są deklaracje. Jo już nie pija. Jo nigdy nie chciał. Ale dobrze, i tym podobne. Bo część spośród tych deklaracji padła trochę później niż ranka dnia następnego, bo wtedy one nie są takie wiarygodne. No jednak... No byli w tej sytuacji różni ludzie wiele razy i wtedy bym mógł nie do końca uwierzyć, ale to widać, że to przemyślane. Tak. Że faktycznie już nie będę. Jest jeszcze jedno, bo też, że nie byliśmy agresywni wobec policji, nie awanturą, współpracowaliśmy z policjantami, wykonywaliśmy wszystkie komendy. Tu nie wiem, czy już nie jest za daleko pokory, że co, mam teraz, brawo arbitrzy, nie próbaliście jeszcze się szarpać z lubelską policją. A szkoda, szkoda, bo ja chętnie. No to właśnie u ciebie mogli stracić tym. Powiem tak, co? Mnie? Ta, sędziego? Ja to sędziuję, Dynamo. To nie było przemyślane. Nie u wszystkich zyskasz punkty, że nie szarpiesz się z policją. To po pierwsze. A po drugie, u tych, u których możesz zyskać, musimy dość dużo osób w Polsce pochwalić za to, że w środę w nocy nie szarpała się z lubelską policją. To nie jest najwyżej postawiona poprzeczka. Kuba, wiem, że ty możesz mieć, miałeś różne chęci, ale nie szarpałeś się z lubelską policją w środę. Nie? I nie tylko z lubelską, ale nie zawsze. No dokładnie, więc ta linia tutaj mogła być aż przeszarżowana, z pokorą też można przeszarżować i odmawiam sobie chęci chwalenia panów Musiała i Frankowskiego, że nie zrobili chry z policją. Znaczy tutaj wydaje mi się, że to było tyle potrzebne, że bardzo obu arbitrom zależało na tym, żeby dobrze oddać, odmalować tak naprawdę klimat tamtej nocy. Że to nie było tak, że dwóch nasypanych tutaj sędziów idzie czoło w czoło z całym światem i tak, znak ukradniemy, policję przepędzimy i w ogóle teraz to odbijemy jeszcze dla nas i z flanty. Że to nie było tak, tylko że to było trochę śmiechu, trochę tego, trochę żart, tu o znak, fajnie, niesiemy, ale jak się pojawia policja, to już od razu nie, tak, przepraszamy, tak, to było głupie, to był głupi żart, nie powinniśmy, przepraszamy. Czyli taki klasowy urwis, ale nie klasowy bandzior. Jest różnica między klasą urwisem i klasą bandziorem. Każdy wie. Więc tutaj nie dziwię się, że takich argumentów użyli, żeby dobrze zakreślić, że to nie było tak, że już ich tak noc poniosła, że byli w trybie nieśmiertelnym, tylko że to głupi żart. No ale była izba wytrzeźwie. No była, w przykradzieży znaku wydaje mi się, że nie mogło ich to ominąć. Ale to nie sądzę, że była izba dlatego, że dobra, wy się do niczego nie nadajecie, tylko raczej nie, takie są procedury, że jak kradniesz znak, będąc aż tak nasypanym, to trzeźwiejesz już gdzie indziej. A niekoniecznie w hotelowym pokoju. Więc co, na razie oświadczenie jest takie, że wszyscy są zawieszeni na 90 dni, ale to jest tak naprawdę środek zapobiegawczy i konkretna decyzja ma paść. Ja nie wykluczam, bo wiesz, generalnie teraz co ma zrobić pan Mikulski i PZPN? Oni mogą, bo pan Frankowski bardzo apeluje o takie ludzkie spojrzenie. I myślę, że każdy je ma. No de właśnie, facto. Ale poczekaj, jeszcze jedno tylko chciałem dodać, że oni muszą zadbać o to, żeby ta narracja była łagodna dla nich sami. Bo PZPN i Mikulski nie będą ryzykować teraz swoją wiarygodnością, dając na przykład lekką karę. Ten mecz się toczy. Co powie opinia publiczna o tych arbitrach? Innymi słowy, jak zareaguje, gdyby tam PZPN i pan Mikulski powiedział, a dobra, raz się chłopu zdarzyło, kto nigdy nie był nasypany w Lublinie, tak? Może by chcieli tak zrobić, ale nie będą mogli, bo to będzie kolejny kryzys wizerunkowy. Już nie sędziów, tylko znowu PZPN, a PZPN jest na musiku. Tak, zwłaszcza, że PZPN tych kryzysów wizerunkowych parę miał już. No dokładnie, ostatnim... i to jeszcze o tle alkoholowym. No wiesz, wiesz co powstanie? Tak. No ja swój swego zrozumie. Tu jest pech pana Musiała i pana Mikulskiego, że w innym momencie PZPN-u, nie chcę mówić Zabońka, ale Zabońka wczesnego, to łatwiej byłoby im
się z tego wykaraskać niż teraz, gdy wokół PZPN-u było wypowiedzi pana Czarka Kuleszy, gin, tonik, whisky. Za dużo było alkoholu w tej polskiej piłce w ostatnich latach, by teraz wszystkim gładko przeszło puszczenie tego płazem. To jest niestety jakby kompletnie niezależna od nich zmienna. No właśnie źle trafili, że tak, że legioniści mają swoje zdanie o Frankowskim, to źle trafili bardzo. Tak. I drugie źle trafili, że alkohol i PZPN to jest takie połączenie, które już jakiś czas z nami jest w polskiej piłce. W związku z tym każdy ruch na tej planszy z alkoholem i PZPN-em jest trudny, zwłaszcza dla PZPN-u. Ale mimo wszystko są ludzie, którzy apelują o właśnie ludzkie spojrzenie, jak to określiłeś. Ja chyba trochę też jestem w tej grupie, że mimo wszystko to nie było tak, że wyszli nasypani na murawę. Nie było tak, że nie dopełnili jakichś swoich obowiązków. I to też nie było tak, że faktycznie zrobili coś, co ma bezpośredni wpływ na to, jak oni sądziłem. No nie wiem, nie przyłapano ich z działaczami Dynama Kijów na przykład na kolacji. No, regulamin UEFA mówi, że no w dniu meczu to już musisz być, wiesz, pod bronią, nie? No ja się też... To jest wszystko, mówię, tylko kwestie regulaminowe. Ja się też domyślam, bo... A druga w nocy to już jest dzień meczu. Sam wspomniałeś o wieku obu arbitrów i ja wiem, jak po 30 mój organizm reagował na takiego rodzaju przygody. I to nie było tak, że jak miałem 0 promili, to już mogłem przebiec półmaraton. A raczej to było tak, że już może miałem 0 promili od paru dni, a nadal jeszcze cierpiałem tamten wieczór, który mnie poniósł. Więc wydaje mi się, że tutaj ten argument, że byliby już trzeźwi totalnie na mecz, to nie do końca jest trafiony w kontekście tego ich profesjonalizmu. Natomiast no... Mówię, no mam ten napsmak, że wiem, że różnie to czasem się układają losy ludzi, którzy spacerują po ulicach obcego miasta. No bywają różne głupie pomysły, takie nie najmądrzejsze. Podejrzewam, że niestety, ale nie jest niczym niespotykanym w środowisku sędziowskim, że przed meczem odbywa się. Ale to trzeba umieć. Trzeba umieć. Tam piłkarze z lat 90. ale trzeba było wiedzieć kiedy. No. I że nie kraść znaków. I z kim? Zawsze. Wszyscy piłkarze z lat 90. mówili, jak był sport, to był sport. Jak było zabawa, to zabawa, ale nie kradliśmy znaków. No. Nie, ja pamiętam wielokrotnie. Siadaliśmy do wywiadów i było tak. Pamiętajcie, no przede wszystkim nie kraść znaków. Bo to widać. Bo znaki są duże. Są duże i łatwo widać. Mhm. No więc to jest. No, ja nie zazdroszczę na pewno tym, którzy będą musieli podjąć tę decyzję. Bo tak naprawdę wydaje mi się, że jakieś takie naprawdę srogie, surowe kary, typu koniec z sędziowaniem dla nich, pozbawiamy ich statusu sędziego zawodowego, już nigdy więcej na murawę nie mogą wyjść. No to trochę lipa, zwłaszcza, że to są sędziowie międzynarodowi. My nie mamy tych sędziów międzynarodowych 100. Wiesz, to tutaj dwie zmienne jeszcze, które dochodzą do tego całego galimatiasu. Pan Musiał i pan Frankowski zapowiedzieli, że oni chętnie pomogą i będą sędziować niższe ligi, te naprawdę najniższe, i nawet mecze juniorskie, tam gdzie brakuje sędziów. I to jest taka dla środowiska praca u podstaw. Coś, co mogą robić przez jakiś czas i rzeczywiście nie kończy się wtedy tylko na słowach, na przeprosinach, tylko gdzieś pomagają. Jadą, sędziują te mecze, gdzieś jakieś szkolenia, coś. To jest do przepracowania. Uważam, że bardzo nie sprzyja ten klimat PZPN-owski. Że to jest mocna karta, że okej, teraz powiedzmy pół roku jeździmy na mecze juniorskie, na piątą ligę, nawet na B-klasę Podkarpacia, jeśli jest taka potrzeba. Musimy odpracować. Uważam, że to by dużo pomogło od takiej strony narracyjnej. Tylko ten klimat będzie trudny po prostu przy PZPN. Ale no, to mówię, to się zdarzy, bo co ostatecznie... Ja o tym sądzę, bo ty mówisz, że też jesteś za takim ludzkim spojrzeniem, tak? Wydaje mi się, że takie pół roku faktycznie w niższych ligach to byłaby po pierwsze wychowawcza kara, a po drugie też wydaje mi się, że w miarę sprawiedliwa, no bo jednak nie szarpali się z policją. Nie szarpali się z policją, pamiętajmy o tym cały czas. Wiesz, no też można powiedzieć, że okej, no to wobec nich stosujemy taką taryfę ulgową, a przecież jest wielu innych arbitrów, którzy może powinni dostać szansę w ekstraklasie. Z drugiej strony pamiętamy, jak były sędziowane mecze w pierwszej lidze bez VAR-u w ostatnich latach, więc to oznacza, że na tym najwyższym szczeblu no nie ma jakichś nie wiadomo ilu asów. Z drugiej strony znowu ktoś może powiedzieć, na przykład legionista, że Frankowski to nie jest jakiś as, żeby za niego teraz tutaj na sztandarę go wyjmować. Ja myślę, że pół roku w niższych ligach to jest dostateczny czas, żeby ci degradacja? Degradacja z tego... Z ekstraklasy?
No, wydaje mi się, że jeśli faktycznie się okaże, że na ich miejsce wpadnie jakiś dwóch kozaków, którzy tak zaczną sędziować, że super, to okej, okay, ale mam co do tego wątpliwości. Czyli ewentualnie dać szansę komuś z niższych lig, zobaczyć, czy on sobie poradzi. Tak? Jak sobie poradzi, no to sorry, chłopaki, musicie teraz po prostu karną degradację do pierwszej ligi i pracujcie na nazwisko. Tak? Czy wiesz, wydaje mi się, że jeśli oni na pół roku znikną z sędziowania, no to kimś trzeba będzie ich zastąpić w obsadach. Pamiętamy te wszystkie rozpiski, które chyba Rafał Rostkowski wrzucał, że niektórzy sędziowie to tak naprawdę Tour de Pologne robią w jeden weekend cały czas i sędziują non-stop w trzy mecze, piątek, sobota, niedziela i tak naprawdę rozsiane po całej Polsce. Więc siłą rzeczy, jak dwóch odpadnie, to trzeba będzie dwóch jakichś zastępców wyciągnąć z kapelusza. Przetnijmy i dokończymy jeszcze temat. Jakiś, kończąc ten wątek, dwóch kolejnych sędziów będzie miało okazję, żeby się pokazać. No jak się pokażą, nie? No tak, no to przecież nie będzie tak, że... Dobra, słuchajcie, bo tu mamy nasypanych kumpli sprzed lat. Dobrze było, ale oni pół roku już odcierpieli, to teraz wy spadajcie. Bardziej się obawiam tego, że trafi jakiś dwóch ananasów do tej ekstraklasy i pomyślimy sobie za 3 miesiące, że dobra, tam ci już się nasędziowali na tym dole. Może niech wracają powolutku. Ja, oglądając pana Frankowskiego w kanale sportowym, widziałem, że on kary już ma za sobą. Cię wstydu nawet? Nie, wstydu. Tak. Jesteśmy mężami swoich żon. Pan Frankowski i pan Musiał, nie wiem, zgaduję, że są żonaci. Ułożone życie mieli. Dobre pieniądze są z UEFA, jak jedziesz na mecz. No nie oszukujmy się. Na pewno to jest solidny domiar hajsu, na który możesz później wydać na, nie wiem, nową kuchnię, czy w czasy w Sharm el Sheikh. Jeździsz na tą ekstraklasę, masz dużo czasu, no bo jednak to jest praca w weekend, a w tygodniu jesteś do roboty w domu. Możesz zrobić remont, możesz coś przemalować. Mm. Jak ci panowie mogą się wytłumaczyć przed Piłkarską Polską? To jest nic. My zrozumiemy. Mogą się wytłumaczyć przed panem Mikulskim. Poważny człowiek, ale uzna dobra. Nie miałem z wami, chłopaki, wcześniej problemów. Jakoś to będzie. Cezary Kulesza zrozumie. Ale jak ten biedny Frankowski ma wytłumaczyć żonie, że pojechał do Lublina, mówił, że będzie wszystko, że zaraz wracam, a on jest pijany, niesie znak i przez tą głupotę, przez to niesienie znaku, będzie potencjalnie odcięte, nie powiem Eldorado, bo to nie jest aż tak u sędziów. Ale trzeba sobie nową robotę szukać, być może. No. Realia się zmienią, życiowe, codzienne. Dla rodziny państwa Frankowskich, czy państwa Musiałów, bo żeś niósł, kretynie, znak w środku nocy. Przepraszam, tutaj nie mówię swojej opinii, bo nie mam prawa tak mówić, tylko ewentualnie żona, która siedziała w domu, czekała na ten powrót, mogłaby w taki sposób powiedzieć, że naprawdę głupio, żeś zrobił z perspektywy naszej rodziny i jej dobrobytu. No, to jest na pewno ten aspekt, który będzie dużym ciężarem dla... Jest, oni już mają karę za sobą. Już. Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że w serialu Sędziowie było o tym i że Bartosz Frankowski to ma w ogóle liczne dzieci. Bardzo. No, więc to jest kłopot. Duży. To, więc to jest... Chłopie, to jest charakter. Położyłeś sobie naprawdę dużo. On już najgorsze ma za sobą. Każdego dnia ma najgorsze za sobą i jednocześnie przed sobą. Więc od tej strony ludzkiej ja mu kibicuję. Ja mu kibicuję, żeby to się jakoś potoczyło, ale zrozumiem, jeśli PZPN, myśląc tutaj o swoim interesie, broniąc swoich stawek, podejmie inną decyzję, ale no, myśląc o tym, solidaryzując się jako mąż z innym mężem, wiedząc, co ten człowiek musi teraz przeżywać, jak on jest postrzegany w oczach swojej własnej żony, jest mi przykro. Mnie to boli. Ja naprawdę sporo wstydu się najadam. Jak to mąż? Ale tyle to nie. To jest podważenie fundamentów, na których jest wasze życie, wasza rodzina. To straszne. Przypomniała mi się ta sytuacja z Q&A, jaka na mnie w kajdankach. Wiesz, mam nadzieję, że ostatni raz. Pierwszy ostatni raz. I więcej wolałbym tego nie powtarzać. Ale że co? No, nie słuchałeś mnie, jak na Q&A o tym mówiłem? Musisz przypomnieć. No, różne rzeczy się wydarzyły. O czym nie wiedziała Ania, tak?
No, były urodziny i wyszliśmy z tych urodzin, gdzie wszyscy byliśmy i podczas powrotu wpadliśmy na serię głupich pomysłów związaną z dewastacją mienia. Tak, już kojarzę. No i nas wtedy wzięli i złapali i zaniepokojone nasze wszystkie dziewczyny, bo wtedy jeszcze nikt nie był żonaty, wyszły sprawdzić, co się dzieje, a tam my w kajdankach, ale leżący widzisz, na trawie. Byliście w kajdankach, leżeliście na trawie, ale u was to był incydent. To nie jest tak, że później musieliście potencjalnie szukać nowej pracy, od nowa meblować swoje życie. Tak, tak, tak. To jest potężna różnica u panów Frankowskiego i Musiała. To jest prawda. Ale tak, na pewno to jest trudna sytuacja pod względem rodzinnym dla obu panów. I to jest najgorsza kara z tego wszystkiego, jestem pewien. Tak, myślę, że się tak Mikulskiego nie boję, jak się boję tego, co ich czeka po powrocie do domu. Ale zbliżając się do finału tej sytuacji, mówię, moim zdaniem niesprawiedliwa byłaby taka kara, taka naprawdę sroga, bo też pamiętajmy, ja rozumiem, że jest ten aspekt tego, jaki wizerunek ma PZPN, jakie rzeczy się w tym PZPN-ie działy, kto w jaki sposób odpowiadał za co w tym PZPN-ie nawet w ostatnich latach czy miesiącach, ale z drugiej strony pamiętam też, że były takie czasy, że sędziowie gorsze rzeczy wywijali. Zdecydowanie gorsze rzeczy wywijali. Z argumentu kiedyś to było gorzej, też się nie obronił. No, ale ja nie uważam, że to jest kiedyś to było gorzej, tylko jestem w stanie sobie wyobrazić bardzo dużo rzeczy, które sędzia może wywinąć obecnie, łącznie z tym, że no, tak naprawdę piłkarze z pierwszych stron gazet tych zagranicznych mają przeciw sobie prowadzone procesy, tak jak nie wiem, Tonali czy Paqueta. I sądzę, że tutaj jeśli tu byśmy przyjęli jakąś najwyższą możliwą karę, no to nie zostanie nam miejsca na te gorsze rzeczy, których sędziowie mogą się dopuszczać. Więc nie chciałbym ich zrównywać z sędziami, którzy zostali bezpowrotnie wydaleni z zawodu, no bo ich wina jest zdecydowanie mniejsza. I jestem fanem tego, żeby była jakaś gradacja kar, bo strzanie z armat do muchy jest moim zdaniem często przeciwskuteczne. Czyli ja nie uważam, że to jest mucha też. No mucha może nie, ale na pewno nie jest to występek, który wpłynął na przykład na to, jakie jest rozstrzygnięcie ostatecznie w meczu z winy sędziego, jakby z jego intencją, żeby ten wynik był inny. A wiemy, że niestety, ale takie sytuacje się na świecie zdarzają i jeśli chodzi o match fixing, to również arbitrzy są często w to zaangażowani. Wystarczy spojrzeć na tureckie sparingi. Panie Bartoszu, panie Tomaszu, ja mam taki osobisty apel. Jak skontaktujecie się ze mną i powiecie, po chuj wam był ten znak, ja będę was bronił. Położę na to swoją wątpliwą reputację. Nie wiem, czy chcecie się was bronić. No teraz się na pewno nie skontaktuję. Ale jeśli chcecie, to ja potrzebuję zaspokojenia. Chociaż jedna zagadka polskiego futbolu, że była rozwiązana, to ja będę was bronić bardzo mocno, bardzo gorąco. We wszystkich programach, przy każdej okazji. Nawet jak mnie żona coś zapyta, powiem, Frankowski i Musiał są niewinni. Źle stanęli i ich rzeczywistość tukła. Wszystko pięknie w kanale sportowym wyjaśni. Tak jest. Polska musi wiedzieć, po co był im ten znak. Ja byłem zaskoczony, że to jest nakazu, bo wydaje mi się, że taki najbardziej pożądany zakaz w prawo albo w lewo, zależy od poglądów politycznych. Jakby to jeszcze było, to z tego też by się nie zabronili w ogóle w Polsce. Zależy, jakby wiesz, bardzo szczerze, tak, chcieliśmy znak zakaz skrętu w lewo, bo nasze serce jest po prawej stronie. Nie, bo zaraz to by była wtedy drugi babiarz. Za 3 tygodnie by się premier musiał wypowiadać w temacie kradzieży znaków tą albo w inną stronę. No, ale tak, to było moje pierwsze skażenie. Jak widzę, że niosą znamy, pewnie tak, pewnie zakaz skrętu w lewo i będzie, że zawsze po prawej stronie, albo odwrotnie. A się okazało, że nie, że to nakaz. Także nie wiem, co to był za nakaz, czy jazdy prosto, czy nie. No, ale to tak, to wymaga to doprecyzowania. Po co był im ten znak? I jaki był konkretnie nakaz? Nakaz czego? I wtedy będziemy bogatsi w wiedzę. Mam nadzieję, że w PZPN już to wiedzą i swoją opinię, swój werdykt wydadzą również na podstawie tego, jaki to był znak i do czego był potrzebny. Mm-hmm. Tak. Panom arbitrom. To jeszcze słowo do żon. Drogie żony. Litości. Pana Tomka i pana Bartosza. My, jako mężowie swoich żon, solidarni, chcielibyśmy zaapelować o odrobinę łagodności. Kara już się dokonała. Proszę ich nie torturować. Nie męczyć. To dobre chłopaki są. Próbują teraz walczyć. Proszę im odpuścić. Na tyle, na ile to możliwe. Ja jeszcze chciałem się odnieść do tego, że Michał Listkiewicz mi przyznał.
śledziłeś tę dyskusję? Nie. Michał Listkiewicz z Rafałem Rostkowskim spotkali się w programie kanału sportowego i wywiązała się wymiana zdań na temat konfidenctwa. Tak? Dawaj. Konfidenctwa i nie tylko. Zaczął Rafał Rostkowski. To jest omówienie na sport.pl. Obiektywnie, przestępstwo to przestępstwo. Nie wiem, za czyją sprawą to się stało. Pierwszy do informacji uzyskał Jakub Kuszejko z TVP Sport. Od kogo? Nie wiem. Dotykamy tutaj ważnego problemu środowiskowego. Pijaństwo w polskiej piłce nie jest tajemnicą. Sam wiesz, bo dużo widziałeś i dużo wiesz, mówił Rostkowski. Przerwał mu jednak wzburzony Listkiewicz. Nie, zaraz, kolego, Rafale. I zaraz powiesz, że dużo wiesz, dużo widziałeś i dużo wypiłeś. Nie rozmawiajmy w ten sposób. Uniósł się były prezes PZPN-u. Dalej Listkiewicz niedosłownie stwierdził, że być może sytuacja ujrzała światło dzienne, dlatego że ktoś doniósł na Frankowskiego i musiała. I ja mam takie zdanie, mam prawo. Nie powiedziałem, że ktoś doniósł, ale krążą takie plotki. Od ścigania przestępstw w tym kraju jest policja. Od opisywania są dziennikarze, a sędziowie są od sędziowania, a nie wzajemnego podgryzania się, co niestety w tym środowisku stało się lekka powszechne. Lekka aluzja do pana Rafała? Nie wiadomo. No, ale tak to wygląda. Natomiast Listkiewicz też powiedział, że to gówniarstwo, brak odpowiedzialności, że sędzia musi dawać przykład. No i generalnie ja się z nim zgadzam, że... Tu przede wszystkim przepraszam, że pożyczę na chwilę, ale będzie wygodniej. Pan Rostkowski, jak mówi, sam wiesz, bo dużo widziałeś i dużo wiesz. No nie, to jest nietrafione. Pan Listkiewicz nic nie widział, nic nie wiedział. Jest byłym sędzią międzynarodowym, za którego czasów była wielka korupcja w polskiej piłce. Naprawdę nie interesował się, nie wiedział. No nie była, miał pojęcia. Była. No tu pan Rafał przestrzelił. Dużo wiesz, dużo widziałeś. No gdzie dużo wiedział i dużo widział? No nie. W ogóle nie utrzymywał kontaktów przede wszystkim Michał Listkiewicz na pewno z tą jedną czarną owcą, która się przydarzyła, bo jedna czarna owca się wówczas przydarzyła. Tak. Nigdy nie zapomnę też tego, że Michał Listkiewicz był sędzią od z jednego meczu. W 93. Na pewno nic czegoś... Olimpia. Nie, ale ten mecz był czysty. Legia Wisła był skręcony. Tak, ja liczę, że kiedyś dowiemy się sprawiedliwości i tego, jak było, i faktycznie mistrzostwo wróci do prawowitych właścicieli, a nie że Lech. Tak, ten mecz był czysty. No skąd to wiesz? Tak uważam. A masz jakikolwiek przeciek? Nie, Michał Listkiewicz by wyczuł pismo nosem, jakby był nieczysty ten mecz. Dobra. Tak, doświadczony sędzia prowadził zawody i widział. Olimpia gra na 100%, a UKS jest po prostu mocny. No. I trzecie mistrzostwo jak krew w piach. Tak to właśnie było wtedy. Ja nie wiem, czy był czysty ten mecz, Kuba. Najczystszy w historii meczów w 93 roku. Szanuję bardzo, Kuba. No, generalnie, wiesz, to jest ta linia narracyjna, że to nie były dwa jedyne mecze w tym sezonie. Nie, słyszałem, 9-2, 9-3 Ekstraklasie i to nie tak, że tylko Legia i UKS. To jest już dla mnie bardziej ciekawa linia. Były podejrzane mecze przed Niedzielą Cudów? Nigdy w to nie uwierzę. I innych drużyn też. A jakich? Czy takich, które też, no nie wiem, na przykład mogły stać się beneficjentami Niedzieli Cudów? Nie wiem, ale byłoby to ciekawe rozwiązanie, nie sądzisz? Trudno powiedzieć. Tych ukażemy, bo oni kupowali mecze, a wy będziecie wywyższeni, bo... Głupie tak wszystkich. Nie wchodzę w to, są tylko teorie spisków. Tak. Nie, tamtych czasów to lepiej nie rozgrzebywać. No, tamtych czasów nie ma co rozgrzebywać. Takie rzeczy słyszałem po prostu od pewnych piłkarzy klubu skrzywdzonego. Jeszcze raz kanał sportowy.pl. Tylko ja powtarzam. Kanał sportowy.pl, rozmowa z Rafałem Rostkowskim. Jest pytanie też o kary. Historia pokazuje, że standardy UEFA i PZPN bywały różne. Dopytuje dziennikarz. Na przykład kiedy? Gdy sędzia Siergiej Husajnow z Rosji pod wpływem alkoholu wszedł na środek skrzyżowania w Izraelu i zaczął próbować kierować ruchem. Także ten znak to jest nic. Rzeczywiście. UEFA od razu odesłała go do domu. Następnego dnia mecz prowadził sędzia z Rumunii, który następnie przejechał prosto z lotniska. Tak zakończyła się kariera sędziowska Husajnowa. W Polsce nikt nie poniósł konsekwencji, nawet wtedy, gdy z powodu nocnej libacji autokar z kilkudziesięcioma polskimi sędziami musiał czekać i prawie spóźnił się na samolot ze zgrupowania w Turcji. Najbardziej pijany był potem obsadzany na mecze częściej niż większość pozostałych. Wspólnota alkoholowa... A to nie wyszło. Nie wyszło kto? Tak, to jest to. Wspólnota alkoholowa sprawiała, że dotychczas większe nieprzyjemności w tych sprawach spotykały tych, którzy chcieli ten problem jakoś rozwiązać, a nie tych, którzy notorycznie alkohol nadużywali. Czyli co? Konfasów kto od razu. Nie ten kapuje. Konfasów wyłączyli. Zaskoczeniem jest tylko to, że wpadli ci dwaj sędziowie. Nigdy nie widziałem, żeby akurat oni nadużywali. A no widzisz, to też jest argument tutaj w obronie pana Bartosza i pana Tomka. Znaczy trzeba powiedzieć, że... Bo pan Rafał ewidentnie powiedział, tak, chleją.
chleją, ale nie oni. Nie oni. Wiesz, bo trochę się śmiemy, ale z drugiej strony środowisko sędziowskie jest hermetyczne. Tam wszyscy wszystkich znają. Wszyscy utrzymują ze sobą jakieś tam relacje, lepsze, gorsze. Nie jest tego dużo, to jest kilkadziesiąt osób. I generalnie wydaje mi się, że pan Mikulski, podejmując decyzję, mniej więcej wie, kto, no ta rata na furany od poniedziałku do niedzieli, ten dziwnego. Kogo Lubin może ponieść. Nic dziwnego, że tutaj też latał na furany. A tutaj może powiedzieć, nie, no nie, dobra, ja byłem z nimi tu i tam i oni to nigdy, tylko do obiadu. I to też niedużo. No to, to podejrzewam, że ma zdecydowanie większą wiedzę niż którykolwiek z nas. I jeśli ci sędziowie mówią, że my tylko raz tu nigdy już żadnego znaku nie ukradniemy, to pewnie są arbitrzy, którzy swoim historią swojego postępowania mogliby brzmieć niewiarygodnie, a są tacy, którzy mogliby brzmieć wiarygodnie. Zapraszam do konkursu naszych widzów. Co muszą zrobić teraz Frankowski i Musiał, żeby im Polska wybaczyła? Takie wielkie, uroczyste przekazanie znaku? Odwieszenie go? Postawienie na tym. Z muzyką, wiesz, wielkie przekazanie. Jak sztandar, nie? Tak, tak. Nieść jak sztandar, akurat trzech, jeden z przodu, jeden z tyłu. Bartosz Frankowski, Tomasz Musiał i ten trzeci. Mikołaj. Przekazujemy znak Lublinowi. Jest to zarazem znak naszej dobrej woli. Tak. Wielka uroczystość. Prezydent miasta Lublin odbiera ten znak, tak? Jakieś wspólne przykręcanie, coś. Jestem za. Podoba mi się, jest dalsza część tej rozmowy na kanalsportowy.pl na stronie i Rafał Rostkowski odnosi się do tej wymiany zdań. Michał Liskiewicz sugeruje, że incydent z Frankowskim musiałem mógł zgłosić, jak wyraził się były prezes PZPN, jakiś kapuś z Lublina. Kapuś z Lublina, witamy. A skąd jest Rostkowski? Witamy w Uniwersytecie Polskiej Piłki. Kapusia z Lublina. No, ale Rafał Rostkowski mówi, że nie jest zbyt surowa powinna być ta kara i że generalnie szybkie przeprosiny, oświadczenia bardzo spójne, brak zatajania jakichś spraw, które mogłyby wyjść później, szczere bardzo podejście, odwaga do wystąpienia na żywo, wystąpienie z pokorą, w taki sposób tłumaczy. Gdzie się urodził Rafał Rostkowski? Czy to jest czy to jest Lublin? No, dobra. Muszę to znaleźć. No ale tak, przetnijmy, ja to poszukam na wsi. Dobrze. Same problemy. Ostatki babiarzowe. Tak, już wydawało się, że wszystko dobrze skończyło. Nawet Przemysław Babiarz zaczął się gryźć w język. Z kraju, który... No nie ma łatwo. A się okazuje, że nie. Że w TVP Sport jeszcze trwa czyszczenie tych wszystkich brudów po Przemysławie Babiarzu. W ogóle ukazał się też chyba w Gazecie Wyborczej, tak mi się wydaje, artykuł zatytułowany, że we wnętrzu Przema czai się coś mrocznego. I to jest taki insajderski artykuł o tym. Ale to jest insajderski o wnętrzu Przema? Tak, Przema Babiarza. I to jest insajderski o Przema Babiarza wnętrzu, ale napisał go ten człowiek, co stan go tam dosyć mocno zweryfikował. I no nie wszyscy... Ale, nie, bo słyszałem o insajderskich artykułach w szatni z klubu, ale z wnętrza człowieka? W środku, dokładnie. Kiedyś był taki film amerykański. Pamiętam, że miałem parę lat, to go oglądałem, że chłop się bardzo zmniejszył i był w krwiobiegu, w organizmie w ogóle i taki miał tam przygodę. A coś było. A było też... Było sobie, było życie. Sobie życie. No było to może życie. Właśnie to o to chodzi, że we wnętrzu czeje się coś niedobrego i to są te z tym długim nosem takie, nie? W środku Przema siedzi coś mrocznego. Możliwe, że to na przykład wątroba. Nie wiem, jaki ma kolor. Ale możliwe, że w środku Przema siedzi. To jest pan Piotr Głuchowski. Ja nie znam wnętrza pana Przemka Babiarza. Cieszę się, że już nie musimy o panu Przemku rozmawiać. Dobrze, nie musimy. Ale pamiętajmy, ale... że siedzi mi coś mrocznego. Dobrze, przyjmuję do wiadomości. A w kim nie siedzi? Możesz być normalnym chłopem i później kradniesz znak w Lublinie. My tak. W każdym siedzi coś. Coś mrocznego. No, ale tego mrocznego czegoś nie zauważył Kuba Polkowski. Popularny Polkoś. I Polkoś w momencie, kiedy cała afera z Przemysławem Babiarzem nastąpiła, to podpisał się de facto na swoim Twitterze pod oświadczeniem dziennikarzy TVP Sport, którzy apelowali o natychmiastowe przywrócenie Przemysława Babiarza do pracy w redakcji. I o tyle to było odważne ze strony Kuby,
że Kuba jest wicedyrektorem TVP Sport. Jest prawą ręką, znaczy jest, był prawą ręką Jakuba Kwiatkowskiego, dyrektora sportu, jeśli chodzi o telewizję publiczną. No i wiadomo, jak jesteś dziennikarzem, w dodatku jeszcze giniesz w tłumie 40 czy 50 innych dziennikarzy, no to wiadomo, jak wszyscy podpisali, no to okej. Okay. Ale jak nie podpisałeś tego, tylko jako wicedyrektor jeszcze zabrałeś na swoim Twitterze. To oni. Nie jesteś z nami, tylko z nimi. Tak jest. I ja od początku wiedziałem, że to bardzo było odważne ze strony Kuby, bo też mniej więcej zdaję sobie sprawę, jak to mogło dalej przebiegać. W każdym razie Kuba, wicedyrektor, powiedział, że nie podpisał się pod tym listem, bo to było zresztą w ogóle jakieś dziwne, jakby wicedyrektorowi taki list dali do podpisania jego koledzy, ale sumienie i przyzwoitość nakazują mu też się do tego dopisać i powiedział, że głos dziennikarzy jest też jego głosem jako wicedyrektora. No i co? Przemysław Babiarz se komentuje, a Kuba Polkowski wziął i stracił robotę. Tak, ale wiesz, to też... Znaczy, ten gest Kuby był super ważny, ale no... wiesz, Kuba ma też food trucka. Myślę, że food truck też współpracuje z meczykami. To zwiększają się szanse, że znowu będę miał okazję z Kubą Polkowskim kiedyś w jakimś programie być, a bardzo miło to wspominam. Był człowiek, którego mogłem zapytać o Borfuka Jacksona i on go widział na boisku w Manchesterze. To jest dla mnie dużo, więc wiesz, a nie ukrywam, być może Kuba Polkowski sam był rozczarowany tym, co zastał, jaki zakres obowiązków, czym się konkretnie zajmował, jakie są wpływy na taką pracę. Może teraz będzie spokojniejsza, a też fajna robota. Ale to tylko takie moje dywagacje, ale po prostu nie wiem, czy aż tak Kuba... Myślę, że się liczył, podpisując tam to, że tak to się może potoczyć. Nie wiem, czy jakieś łzy wylewa. Myślę, że wciąż na stole jest mnóstwo fajnych opcji. To, co mnie zdziwiło, to, że Jakub Kwiatkowski twierdzi, że po prostu nie przedłużają z nim umowy, która była. No to może przeczytam po prostu. Dobrze. Co to jest? Jakub Kwiatkowski, zdaniem Przeglądu Sportowego, zdecydował się na sensacyjny ruch, jakim jest zwolnienie swojego zastępcy. W rozmowie z dyrektorem TVP Sport Polkowski miał usłyszeć, że wybrał swoją drogę. Drogę idącą w przeciwną stronę niż ta, która podąża Telewizja Polska. I to właśnie w trakcie tego spotkania założyciel kanału Food Truck dowiedział się, że to koniec współpracy. Nie poczekano nawet do końca Igrzysk Olimpijskich. Sam Kwiatkowski twierdzi, że powód zwolnienia jest inny. Opowiedział o nim w udzielonym nam komentarzu. Teraz przeklikuję się na inną stronę. To chyba jesteś bardzo ciekaw pewnie. Bardzo jestem ciekaw. Zawsze z uwagą słucham tego, co ma Jakub Kwiatkowski do powiedzenia, także tutaj nie jest Znamy inaczej. Oficjalny powód, taki jest artykuł. Znamy oficjalny powód szokującego zwolnienia w TVP. Dosadne słowa. Jak myślisz, dowiemy się, jaki jest oficjalny powód? Oczywiście, zawsze, skoro znamy oficjalny powód. Generalnie dużo już rzeczy wiadomo w świecie. Nie wiadomo, po co był znak sędziom. No i jeszcze nie znamy oficjalnego powodu, ale zaraz go poznamy. Jeżeli chodzi o powód takiej decyzji, to nie jest nim afera związana z Przemysławem Babiarzem, a utrata zaufania i brak lojalności. To tyle, co mam do powiedzenia na ten temat. Czy to znamy oficjalny powód? Wyczerpuje? Trafia w ten zakres? No, bardzo oficjalny bardzo powód oficjalny to jest, powód. Bardzo oficjalny powód. No nie dopilnował swoich obowiązków, jakim jest bycie lojalnym wobec dyrektora. Znaczy, ja z jednej strony się nie dziwię dyrektorowi telewizji publicznej, no bo podejrzewam, że w gronie najbliższych zaufanych współpracowników chciałbym mieć takich, którzy... W trudnej sytuacji pójdą kryją, za nimi, nie? No, znaczy, nie będą... chcę powiedzieć, że kryją mu tyłek, ale no nie dokładają mu, jak i tak już ma pod sufit. Natomiast no... Na poziomie czysto tego, gdzie leży racja, no to wiadomo, że Polko się zachował przyzwoicie. Tak. No mówię, myślę, że mogło być tak kilka miesięcy temu, że sobie panowie powiedzieli, dobra, nie idziemy w żadną politykę, robimy sobie fajny kanał TVP Sport. Robimy piłkę nożną, będziemy przedstawiać euro, będziemy to wszystko wymyślać i będzie rewelacyjnie. Ale w telewizji tak się do końca po prostu nie da. I zawsze ta polityka o sobie przypomni. Kurde, no my robimy sobie program na YouTubie i też nie możemy czasami kompletnie uciec od polityki. A miałbyś mieć uciec od polityki, jak jesteś zastępcą w kanale TVP Sport? Nie masz na to szans, więc może tutaj po prostu to pewne rzeczy zostały zweryfikowane odnośnie to, jak to wszystko funkcjonuje. Mówię, zdziwiło mnie tylko, że z wicedyrektorem, czyli na takim dosyć ważnym stanowisku, podpisujesz umowę na 4 miesiące. I chcemy, żeby Jakub Polkowski swoją długofalową wizję na najbliższe, ile to jest tygodni? 16 tygodni rozplanował. Mamy nadzieję, że jego doświadczenie również z mediów internetowych pomoże nam w rozwinięciu skrzydeł. Na przykład jeśli chodzi o kanał YouTube'owy TVP Sport.
Dziwne to tak. jest. Ale... Myślę, że tak mogło być, że masz tutaj, Kuba, rozkręcać YouTube, TVP Sport, pełna dowolność, zero polityki, a nie, czekaj, bo jest wielka afera i to się robi polityczne, bo jesteśmy TVP. Zwłaszcza, że pamiętam, to się nie da uciec. Że Jakub Kwiatkowski też tak apolityczny był do momentu, kiedy w jego oświadczeniu padło słowo apolityczność, bo no potem właśnie. Już było tylko... A zaczynał od tego na sztandarach. No nie uciekniesz od tego, szczególnie podpisując kontrakt z TVP. On jest obarczony tym właśnie awersem. Tylko, wiesz, bo tutaj, żeby też za bardzo nie stanąć w obronie Jakuba Kwiatkowskiego, bo podejrzewam, że nikt mu nie stanął nad głową, że tak, dobra, a teraz napisz, że politycy PiS-u cię atakują. No nie. Którzy dewastowali telewizję publiczną przez 8 lat. Nie, no wiadomo. Więc tutaj Jakub Kwiatkowski sam trochę, wydaje mi się, że przed szereg wyszedł, jeśli chodzi o tę walkę o apolityczność z jednoczesnym, bardzo politycznym zakreśleniem, gdzie jest cel. No, zeszły odcinek, dokładnie. Tak. Długo o tym zresztą rozmawialiśmy. No mówię, z mojej perspektywy najważniejsze, że Przemysław Babiarz znowu komentuje. Jego pogodne usposobienie na antenie to jest coś, co ja lubię sobie puścić, słuchać. Ostatnio trochę tych igrzysk też zresztą oglądam. Natomiast Polkoś na pewno podejrzewam, że sobie poradzi, bo jest zwyczajnie fachurą, jak się patrzy. Kuba, zapraszamy do jakiegoś programu, jak masz czas. Tak, potwierdzam. Może po prostu quiz, nie musimy się angażować politycznie i cię dręczyć to, co tam się działo w TVP. Tylko porozmawiamy sobie o europejskich pucharach na przykład. Tylko powiedz najpierw, na kogo głosujesz. Żeby się okazało, że na tych. Bo wtedy to nie wiem. No. Ja, wiesz co sobie tak pomyślałem? No. Jakbym był takim demiurgiem, który mebluje rzeczywistość. A wielokrotnie jestem, no ale gdybym był tutaj też. To bym tak umeblował, żeby Polkoś wrócił do PZPN-u i wreszcie im komunikację ogarnął. Tak naprawdę na topowym poziomie. Wydaje mi się, że to jest człowiek, który byłby w stanie to zrobić. I wydaje mi się, że to jest człowiek, który obdarzony zaufaniem i możliwością dobrania sobie zespołu, to by sprawił, że nawet byśmy zaczęli mówić, kurde, ale na te kadry to się czeka. Ja myślę, że tutaj mógłby wejść do stałni Augiasza. No, że tego się nie da postawić. Nie jesteś w stanie, wiesz, przewidzieć wszystkiego, co się zdarzy. Możesz wejść tak jak do TVP z założeniem, że ja nie będę politykował. I się przejedziesz. I możesz wejść do PZPN-u z pomysłem, ja wiem, jak to zrobić. Te afery, to wszystko, mam tutaj pomysły. I zdarzy się takie coś, gdzie oberwiesz, bo to będzie gówno w wentylatorze. Sędziowie ukradną znak. Tak, będzie gówno w wentylatorze i nie tylko, że ty oberwiesz, ale ty jesteś gościem, który ma stać i wygrzebywać je. Masz tu łyżeczkę i się obroń przed tym. Ja życzę Kubie spokojnej pracy dziennikarskiej na food trucku, pewnie w meczykach. Uważam też, że to będzie luz. A wiesz co, trochę mnie ten, bo... Tęsknię do tego, łączy nas piłka Wiśni i Polkosia w tamtym okresie. Wiadomo, że wyniki tutaj też nakręcały. No spoko, tu też mógłby, no wiadomo, tytułowy. Ale tak nawet patrząc na tę wypowiedź Szczęsnego niedawno, na to, jak ludzie też zareagowali na tę wypowiedź Szczęsnego, wydaje mi się, że jest którą? Jakiś... Którą? Bo musisz przypomnieć na widzą. I mi też. Tą dotyczącą, tą w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego, gdzie był tak ciągnięty właśnie o jakieś wyznanie polityczne i Wojciech Szczęsny bardzo zręcznie z tego wybrnął, że no ale to ja nie posiadam wiedzy większej niż ktokolwiek, żeby tutaj występować w roli nauczyciela narodu. I tak nawet wypuścił też prowadzących, że a wy się czujecie, tak? Że możecie definiować, co jest dobre, a co złe. Mm-hmm. I widziałem bardzo dużo ciepłych komentarzy ze wszystkich praktycznie stron sporu politycznego, więc wydaje mi się, że jest poletko, żeby coś tam wokół tej kadry wybudować takiego, żebyśmy się jarali tą drużyną. Ale potrzebny by był do tego jakiś taki naprawdę fajny łebski fachowiec, taki jak Polko. No na pewno. Mógłby to ogarnąć, ale myślę, że też moglibyśmy go pierniczyć. Polecenie. Pewnie tak. Natomiast trzymam za niego kciuki, bo się zachował w spoko bardzo. Pewnie. Dobra, to tyle o tej sytuacji. Rzeczy się dzieją jak zwykle wokół Korony Kielce. Ale takie nietypowe. Bardzo. Tydzień nietypowych zdarzeń. Czekaj, mucha. Nic z tego. Ale wiesz co, nie jestem zdziwiony, powiem ci szczerze. Nie, ja chyba nigdy nie upływałem muchy. No. Muchy są zbyt szybkie. Zbyt szybkie są zdecydowanie. Natomiast z tego względu lubię komary. W ogóle czytałem interesujący artykuł Radka Nawrota, bo Radek Nawrot jako zajmuje się sportem, naturą, tak? To tak, teraz już w Interi się zajmuje takimi tematami trochę przyroda, ekologia, te sprawy. Było o komarach. Że dlaczego są potrzebne? Bo komary są wolne. Jeżyki? Są wolne. I wszystkie te istoty, które się żywią różnymi owadami, no mucha to zapiernicza, nie? Jesteś się taką żabą. Ja bym się nie najadł. Weź upoluj muchę. No ja bym z głodu, jakbym był żabą, bo bym muchę nie upolował. A komar se tak leci powolutku, to możesz go upolować. Każdy może ubić komara, nawet człowiek. Tak, no i generalnie być może to też jest właśnie, że ludzie tacy, na przykład jak ja, tacy trochę zakompleksieni, że no nigdy nie upolowałem muchy. No jest mi z tego powodu bardzo przykro. To jest duża...
duża rzecz, z którą codziennie się budzę, no i żyję z tą świadomością. Nigdy nie uprawiałem muchy. Ale komara, tak, pyk, jest. Jest satysfakcja, nie? No kurde, nie, jednak nie jestem aż takim niedojdą, uprawiałem komara, zawsze coś. Więc te komary, no niby denerwujące, ale też w pewien sposób już potrzebne. Nie ma komarów. Wiem, nie jest ich, ale wczoraj mnie pogryzły. Pogryzły mnie wczoraj, jak na lotnisku byłem. Miałem otwarte te i okazuje się, że tam jeszcze, gdzie nie ma ludzi, czyli na przykład na łódzkim lotnisku, nie ma ludzi na łódzkim lotnisku w ogóle, to tam są komary. Jak chcecie zobaczyć, odpocząć sobie tak z zgiełku miejskiego, to idźcie na łódzkie lotnisko. Znasz to powiedzenie, ruch jak na lotnisku? Tak. W Łodzi tak, tym. Jaki ruch, ale że co? Ale nie tym. Tylko jeszcze powiem ostatnio, jak komar przyleciał i mnie chciał gdzieś tak, powitałem go tak. Witaj, stary przyjacielu. Gdzie byłeś? Wiele kopa lat. No nie, komarów jest mniej, zdecydowanie. Nie to, żebym tęsknił, ale jest mniej. Na pewno dla przyrody to jest jakiś taki znak kolejny końca. Śmierci. Tak, na 100%. Na 100%. Się okaże za 2-3 lata, że o nie, bez komarów to... Tupa zbita. Gorzej niż bez pszczół, jak się mogło okazać. Natomiast dzieją się rzeczy wokół Korony Kielce. Dużą część już omówiliśmy, więc nie będziemy się powtarzać. Omówiliśmy między innymi zmiany na najwyższych szczeblach w Koronie Kielce. Skąd odpadł Łukasz Jabłoński, prezes, odpadł dyrektor sportowy Paweł Golański, a ostatnio odpadł też trener Kamil Kuzera. I wcześniej sponsor Artur Dulnik. Czy Piotr? Pan Dulnik. Pan Dulnik. Który był chyba dyrektorem wykonawczym, czy coś tam. Nie sądzę, że był właścicielem całego Suzuki. W Radzie Nadzorczej, tak mi się wydaje. Nie jest właścicielem całego Suzuki. Nie. Suzuki jednak jest zagraniczną firmą. No tak, słyszałem takie plotki. Ale jest polski oddział, który jest gigantyczny. Ma tak dużo pieniędzy, że nawet w stali. Sam się przeniósł pan Dulnik ze swoimi pieniążami. Bo czemu nie? No i sytuacja wygląda tak, że w Koronie jest to nowe rozdanie. Ale to nowe rozdanie to jest takie dosyć trudne. Dosyć trudne, bo jak zwykle Ekstraklasa nie pomaga. Nie pomaga Ekstraklasa. Zauważył to portal Weszło i nie tylko. Też użytkownicy Twittera to zauważyli, że najpierw dali temu biednemu dyrektorowi sportowemu Pawłowi Tomczykowi mecz z Legią, czyli z Gonzalo Fejo, a potem mu wzięli i dali z Motorem Lublin, czyli spotkanie z byłym pracodawcą, z którym rozstanie było... Często się tak mówi, a to jest nieuzasadnione. Że rozstanie było bolesne, a tu naprawdę było rozstanie bolesne. Zero szydery, zero żartów. Same fakty. Po prostu było bolesne, bo Paweł Tomczyk wziął i dostał tacką w łeb. A potem jeszcze od Zbigniewa Jakubasa się nasłuchał, że nic nie potrafił załatwić, więc w sumie właściwie to. A trener jest super. Straszne to jest. Nie, jak sobie to przypominam, to naprawdę aż taka cringe'owa mnie dosięga mocno. Bo nawet jeśli to się sportowo obroniło, to na poziomie takiej relacji to było zwyczajnie niewłaściwe. Mm. No i Paweł Tomczyk wrócił na stare śmiecie i zawsze pełne takie sentymentalne powroty. Dobre jest na przykład w kinie Hollywoodu albo w jakimś takim polskim kinie romantycznym, jak wraca, tu zrobił karierę, tu we stolicy i w ogóle, ale wraca na te stare śmiecie, na ścianę wschodnią i tam go witają chlebem i solą, a Pawła Tomczyka nie. Gdybyś mógł tak w trzech słowach streścić, co go spotkało w Lublinie Pawła Tomczyka? To, co najpierw do nas dotarło, to, co było słychać. Okazało się, że słuch jest w polskiej piłce szybszy niż... Dźwięk jest szybszy niż... Obraz. Bo najpierw usłyszeliśmy, jak powstaje nowa zgoda w polskim futbolu. Zgoda pomiędzy Motorem i Koroną w lżeniu Pawła Tomczyka. Odpowiadali sobie nawzajem po prostu, że Paweł Tomczyk coś tam i oni mieli odpowiedź na to pytanie. I odpowiedź satysfakcjonowała kibiców drugiej ekipy. To była odpowiedź taka rzeczywiście jak trochę wspólny wiersz biały. Tak bym to ujął. Tak. Były też transparenty. Myślę, że tutaj to mogło być spontaniczne, że wywieszamy transparent. Nie, my też wywieszamy transparent. O, macie taki sam. Mamy transparent. Tak jakby, nie wiem, widzę wywieszał transparent, widzę, jesteśmy najlepsi, a ta druga drużyna przyjazna, kurde, my też mamy widzę, jesteśmy najlepsi. Generalnie pokazuję ten przykład widzę, to się rzadko zdarza. Żeby transparenty były o tym samym przy dwóch różnych klubach. Paweł Tomczyk połączył. Nie będę cytował, jakie dokładnie mieli zarzuty, no ale kibice Motoru zarzucają, że jest kapusiem. Konfidentem. Nie będę cytował, co chcieli kibice Korony, ale żeby
opuścił pokład. Krótkich żołnierskich słowach, nawet jednym, bo po prostu, że tutaj niższy klub, tak zasadniczo. Także no, myślę, że to mogło być trudne przeżycie dla pana Pawła Tomczyka i bez tego, co się zdarzyło na lożach. Bo być na meczu, gdzie to jest w ogóle były piłkarz motoru, tak? No, taki, znaczy, no, legenda klubu to pewnie się... No, ale wiesz, no, ale serce bardzo jest, dużo czasu. Serce jest i teraz przyjeżdżasz na motor i dostajesz... Kurde, jak konfidencie? Nie uważasz, że to jest trochę nieuzasadnione? Bo pozwał swój własny klub, tak? No, chodzi o tę całą sytuację. No, to nie było bardziej, no kurde, chłop dostał też w łeb od trenera. No, no. Więc myślę, że ja nie rozsądzam, bo już rozsądzałem. I tutaj w tej sytuacji, no, jest jasne, że stoję bardziej po stronie pana Pawła, po prostu. Znaczy, wiesz, ale, to co... ale no kurczę, no myślę, że mógł się czuć bardzo nieswojo z tym, że po pierwsze tak został przywitany w Lublinie, że jakby nie ujęto jego racji tutaj, tak? Żadnych. A myślę, że rację miał i to dość istotne, bo lądował na Sorze. A po drugie, że jest w Koronie od 2 miesięcy i już ma aż tak bardzo pod górkę z kibicami. Trudno, trudne to jest. No, tak, bo rzadko się zdarza generalnie, żeby kibiców połączyła nienawiść do jakiegoś gościa. Tak ogólnie. Najczęściej to jakieś takie nienazwane formacje, policja, politycy. No, to musi być jakiś człowiek, który był na przykład nie wiem, zbrodniarzem wojennym. To czasami wtedy się na takim poziomie potrafią się kibice różnych stron zgodzić. Albo premierem. Ale to. Znaczy ostatnio, znaczy no, taka jest prawda, że ostatni podobny poziom pojednania na meczu Ekstraklasy było jak poszła informacja, że nie żyje papież. No, było jeszcze parę, ale faktycznie to też jedna z takich sytuacji. No na pewno Donald Tusk dosyć mocno. Donald Tusk też. No ale no, to są generalnie naprawdę takie sejsmiczne wydarzenia i Paweł Tomczyk tego dokonał. Tak. Tutaj bardzo duże porozumienie. A, no Przemysław Babiarz też połączył. Były czyli dzieją się takie rzeczy, ale wiesz. Ale mimo wszystko rzadko się zdarza tak, że faktycznie jest to człowiek, który z jednym klubem jest kojarzony i bardzo dużo czasu tam spędził, a drugiego jest pracownikiem wciąż, teraz, tak. Nadal. Więc tutaj ta sytuacja na pewno niewesoła i na pewno zaskakująca. Ja podejrzewam, że dla samego Pawła Tomczyka również. Niemiła. Pytanie, ile w tym jest po prostu niezgrabności samego Pawła Tomczyka, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o sytuację w Kielcach i tak sobie przechlapał u kibiców, to tutaj to nie było tak, że w momencie zatrudnienia go w klubie już wtedy każdy kibic Korony Kielce wiedział, że będzie go na celownik brał. Tylko raczej doprowadziły ale do tego... czym sobie przechlapał? Tak dokładnie. Tym, że ma jeden z najmniejszych budżetów transferowych w Ekstraklasie? Tym, że nie ma nawet prezesa w klubie? Tym, że nie ma dyrektora, no, że jest nowym dyrektorem sportowym, tak? Ale jaki ma scouting Korona Kielce? Nie ma scoutingu. Paweł Galiński był scoutingiem. Tym, że trener no nie potrafił poukładać może relacji z trenerem. To jest zarzut. Powołam się na Kubę Białka, który napisał tak? Konteksty. Ci z Kielc są oburzeni tym, w jaki sposób został potraktowany Kamil Kuzera. No tak. Cokolwiek sądzić o pracy byłego szkoleniowca Korony, to absolutna ikona kielckich trybun. Jego znakiem rozpoznawczym był kibicowski komin. Wytatuował sobie na ręce herb klubu. Sam nawet jako piłkarz Wisły jeździł z koroniarzami na no dobra, ale wyjazd. To Paweł Tomczyk podjął decyzję o zwolnieniu Kamila Kuzery? To Paweł Tomczyk był główną osobą w tym nowym układzie, która była przeciwko Kamilowi Kuzerze? Tego nie wiemy. To mogli być działacze, to mogło być znowu jakieś linii polityczne. Więc wiesz, myślę, że... Petronius Romulus, myślisz? W sensie? No Petronius Romulus, no wiceprezydent Kielc. Tam jest teraz klub miejski, tak? Tak naprawdę od Pawła Tomczyka to poza... Nawet, zobacz, jakiś radny przykleja się do transferów. Tyle ma właśnie władzy Paweł Tomczyk w Koronie Kielcy, że radny ogłasza transfer z Hiszpana. To jest klub miejski w tym momencie. Paweł Tomczyk nie jest z Kielc, więc to naprawdę nie miał łopaty, żeby tak mocno podkopywać dołki pod Kamilem Kuzerą. Moim zdaniem, może nie ułożył sobie tej relacji, że słuchaj, jest trudny układ, ale musimy jakoś działać. Może w temacie transferowym się nie dogadali, skoro Kamil Kuzera wprost trochę szydził z tych narracji Pawła Tomczyka o transferach. To się zgadzam, ale nie sądzę, żeby był tutaj głównym rozdającym karty przy kieleckim stoliku, gdzie po prostu miasto rządzi w tym momencie, jest nowy układ właścicielski. No, druga strona medalu jest taka, że jak się zaoferowałeś, że będziesz zderzakiem, to
No, to już o tym rozmawialiśmy. Kończysz jako zderzak. A tak to ale wiesz, jest. Często jest tak, że naprawdę nie podejrzewasz, że będziesz musiał być zderzakiem. Czy Jakub Kwiatkowski myślał, że będzie musiał być zderzakiem? Miał robić fajną telewizję. Subasę chciał puszczać o 8 rano może znowu. No ale nie udało się. No tak to jest z tymi zderzakami faktycznie. Natomiast to nie był koniec festiwalu sprawiania przykrości Pawłowi Tomczykowi. O tak, to był ten mecz. I to mnie zaskoczyło, bo muszę przyznać, że no na tyle, na ile się orientuję tam w scenie kibicowskiej, to rzadko się zdarza, żeby kibice czy działacze Motoru Lublin posługiwali się pracownikami Legii Warszawa. A tutaj tak do tego doszło, bo Motor, i to jest znowu kawałek artykułu z Weszło, Kuba Białek i Szymon Janczyk, Motor zaprosił oficjeli korony do dedykowanej specjalnie dla nich loży VIP, gdzie dyrektor sportowy, prezes, trener, rezerw, scout i inne osoby obejrzały niedzielny mecz. W loży w tej, w ramach miłego przyjęcia, byłego pracownika na tapecie jednego z ekranów ustawiono zdjęcie Gonzalo Feio. I był tam Gonzalo Feio na ekranie telewizora. Ktoś wyświetlił jego zdjęcie, że niby taka szpileczka. I w dodatku Feio był w koszulce Legii na ekranie. No i taka przygotowana loża powitała między innymi Pawła Tomczyka. Może że się przestraszy Paweł Tomczyk, bo idzie nie tak jakieś flashbacki, ale no nie wiem, czy w kategorii takiej szpileczki bym powiedział, o kurde, to dobre, ale mu dogadali, a to ciekawe. No jak to patrzysz? No czy ja generalnie mam bardzo dużą tolerancję, jeśli chodzi o różne szpilki. Mhm. Uważam, że czasem nawet pójście po bandzie jest, no, nie jest niczym wybitnie złym, no bo w sumie w wbijaniu szpilki chodzi o wbicie szpilki, a nie o to, żeby dbać o dobrostan, ale to takie nawet średnio celne jest. No naprawdę, no nie wiem, czy że się przestraszy, bo to mogli dać, już tak sobie myślę, jak w ramach szpileczki, to ustawić obraz z kamery, która pokazywała na kibiców Motoru Lublin z transparentem, no który właśnie, tam był. Ja podejrzewam, że może im być, kurde, aż głupio przed tym Tomczykiem. To słabe było. Że wiesz, może oni się spodziewa, weźmy taką małą szpileczkę, tylko Pawła przyjeżdża, ma nowy klub, ekstraklasie, tak troszkę mu. Tak wiesz, jak się po włosach tak robi, nie? Smyku czochrańca. A oni później patrzą. Te transparenty na Pawła Tomczyka, te krzyki na trybunach. W Koronkielce. Pojednanie. Jezu, i tak, kurde. No a szkoda tego Pawła, my żeśmy jeszcze z tym to jest czochraniec wtedy komuś. No kto po prostu oberwał mocno. I to już nie jest fajne. Nie, no nie. To nie jest szpileczka. Zgnębienie. Ale mówię, no też użycie Fejo, który opuścił ten motor. A bez polotu jeszcze, nie? Jeszcze w koszulce Legii, no tak. Nie wiem. No bez polotu. Jakoś tak się tego nie wyobrażam. A to jest najgorsze w szpileczkach, nie? Jak są bez polotu. No. Zdaje mi się, że jeśli chcieli mu coś, nie wiem, przyszykować taką tacę na dokumenty wielką, to już nawet prędzej, no, niż gościa w koszulce Legii, który jeszcze tak. Wobec tego motoru nie wiem, czy tak do końca. Dokładnie, zachował się słabo wobec motoru Lublin i teraz oni go sobie kładą tutaj na szpileczkowy sztandar. Natomiast, żeby tutaj za bardzo nie rozgrzeszać delegacji kieleckiej, bo Jakub Białek i Szymon Janczyk w tym tekście też pokazują kulisy od drugiej strony, no oberwał też Łukasz Jabłoński, nie wiadomo czemu. W ogóle nigdy mi się w życiu nie spodziewał, że mecz ekstraklasy, Motor Lublin Korona Kielce, że tyle kontekstów, tyle jakichś historii. No dokładnie, nie? To jest polska piłka. Że no patrzysz sobie, nie wyobrażam sobie, jesteś jakimś Alvaro z Hiszpanii, dobra, wielu Hiszpanów gra w ekstraklasie, wezmę sobie zerknę tam, Korona Motor, zobaczmy co tam ciekawego. A tu się okazuje, że naprawdę w tych gabinetach to tam brakowało tylko, żeby ktoś znak wziął i zaiwanił. Mecz jest najmniej ciekawym elementem piłki nożnej. Niebywałe. Łukasz Jabłoński przyszedł w przerwie meczu do Skyboxa delegacji przyjezdnych, żeby się przywitać. Były prezes Korony jest związany z Lublinem, szefuje spółce związanej z salonami samochodowymi w tym mieście i oglądał spotkanie wraz ze swoją rodziną. Kiedy pojawił się w pokoju przeznaczonym dla oficjeli kieleckiego klubu, jeden z radnych, konkretnie Maciej Jakubczyk, zasugerował w jednoznaczny sposób, że Jabłoński jest współodpowiedzialny za wywieszenie transparentu. Paweł Tomczyk konfidencie wypierdany. Zrobiło się co najmniej niezręcznie. To jest dla mnie naprawdę dobre. I w ogóle chciałbym naprawdę być świadkiem tej sytuacji. Jak wchodzi radny i tak, co, pewnie to wywiesiłeś ty, Jabłoński. I też, no kurczę, Łukasz Jabłoński nie jest
w środowisku polskiej piłki od dziś. Oczywiście, że jesteśmy nieuczciwi oceniając go, bo go lubimy. I tutaj sympatia na pewno przesłania ale nam. Ale też jak kandydował, to też mu nie szczędziliśmy różnych słów, więc potrafiliśmy się tak, znieść. Ale no dał się poznać, że to nie jest jakiś knur, za przeproszeniem, który chodzi i wszędzie rozwiesza jakieś obraźliwe transparenty. Że po zwolnieniu z korony wyszedł na konferencję i powiedział, to są po prostu jakieś lochy, ci ludzie, co mnie zwolnili. I zaczął obrażać każdego, kto dołożył cegiełkę do jego zwolnienia z Kielc. Więc zarzucenie mu czegoś takiego moim zdaniem jest no, dyskusyjne, co najmniej. Wręcz bym powiedział... Niezręczne, że... jak to ujęli chłopaki. Zeszło, no, co najmniej niezręczne. Jest sugerowanie mu w jakiś sposób, że rozwieszał transparent. Ten, co zacytowałeś, bardzo pięknie. Zszokowany były prezes opuścił lożę, czując, że... I to jest też dobre. Czując, że nie jest w niej mile widziany przez władze klubu ze stolicy Świętokrzyskiego. Nie no, to jakiś kabaret jest. Ale ciekawe, czym się... To jest to istotne. Jak wyglądał proces myślowy pana Macieja Jakubczyka? To Jabłoński na pewno. No jakie było dochodzenie? Sherlock Holmes. Ta historia. Ten serial z Benedictem Cumberbatchem. Tam jest cały środek odtwarzany. Jak on do tego dotarł? Ja jestem ciekaw, w jaki sposób Maciej Jakubczyk dotarł do tej no, bezspornej wiedzy, że to Łukasz Jabłoński zarwał trzy noce, żeby malować. Po charakterze pisma. Po charakterze pisma. Ja bym chciał wiedzieć, w jaki sposób on odkrył, że Łukasz Jabłoński bezpośrednio był zamieszany. Moim zdaniem Jabłoński wszedł uwalony farbą. Dokładnie tą samą oczywiście. On to szczególny rodzaj czerni, bo łatwo było poznać, że to ta sama. Rozerwane lekko tak portki, a tam był taki drut przy tym transparencie. Idealnie się zgadzało wszystko. Prawda? Tak, kawałek takiej wstążki jeszcze był przywiązany do wstążką i on ten wstążkę akurat miał tutaj i też. I trzeci koronny argument, taki no w oczach wielu przesądzający. Jakubczyk widział jak rozwieszał Jabłoński. Nagrania z monitoringu też możemy ewentualnie. Ja a jeśli tego mówię. Wszystkiego nie było i pan Jakubczyk mimo to wiedział, że to Jabłoński był zamieszany w rozwieszanie tego transparentu, to trzeba wykorzystać talent pana z Kielc. Krzysztof Jackowski wczoraj mi się znów wyświetlił. O, co tam? Będzie bardzo źle. Ajajaj, kurczę, niedobrze. Ale to jest tylko, bo ja czuję. A pan Jakubczyk to jest polski Sherlock Holmes. On by odkrył, on by pokazał. Będzie tak i tak, ale dlatego. Dlatego i dlatego. Ale nie, że ja mam taką intuicję. Marnuje się ten człowiek zajmując się koroną Kielce. By się zajmować wszystkim. Ja nie mogę. Gdzie nie potrzebne no. jest dochodzenie. Nie powiem, jakie sprawy mógłby rozwiązać, bo już dzisiaj tak jestem dostatecznie kontrowersyjny. Niebywałe dla mnie. W ogóle jeszcze radny w tej loży też tam w Lublinie no, jakby potwierdza, że trochę się pozmieniało, jeśli chodzi o Kielce, o to, kto decyduje o czym no. i jak. No i zobacz, no i w tym układzie uważasz, że Paweł Tomczyk był głównym pomysłodawcą kopania dołów z Kamilem Kuzarą? No może i tak. Znaczy, wiesz, to co jeszcze mnie jakby tutaj zaskakuje, że no pojawia się prezes, były, klubu. No. Ten prezes ci naprawdę dużo dał. Sprawdzasz sobie, jaka była frekwencja, jak zaczynał, jaka jak kończył. Jaka była sytuacja finansowa, jak zaczynał, jaka jest sytuacja, jak kończył. Jaka była sytuacja sportowa, jak zaczynał, jaka jak kończył. I widzisz tego człowieka i mu mówisz, że wywisiłeś transparent tutaj na pewno. Na Tomczyka jeszcze. Na Tomczyka. Na Tomczyka, na Bogu ducha winnego Pawła Tomczyka. Nawet zakładając, że Łukasz Jabłoński chciałby wywiesić transparent, to czy by wywieszał na dyrektora sportowego, który od 4 tygodni jest w klubie? Nie wiem, jak pan Maciej wpadł na to. Ja nie mogę. Paweł Tomczyk znalazł się po prostu w ogniu konfliktu. I jest tutaj nawet nie kozem ofiarnym, ale taką kukłą, przerzucaną z jednej strony na drugą. A nie masz wrażenia, że może chodzić po prostu o Lublin? Nie za dużo jest tych przypadków. Ja wiem, bo trzeba powiedzieć wprost. My wszyscy miasto generalnie, magiczne. Ludzie na zachód od Warszawy generalnie, no znamy Lublin tylko z opowieści pana Jakubasa. Tam nie prowadzi żadna dobra droga, nie jeździmy tam po prostu na co dzień. Jak pociąg jedzie z Łodzi, to przez Warszawę do Lublina. Więc my generalnie, jeśli chodzi o Lublin, możemy bazować tylko na tym, co nam powiedział Zbigniew Jakubas. Spacery, romantyczne, za rękę, uliczki, urokliwe, stare miasto, oczyszczalnia ścieków, spalarnia śmieci. To jest Lublin z opowieści Zbigniewa Jakubasa. Jawi się jako taki sandomierz z Ojca Mateusza minus zbrodnie. Że też jest urokliwie, ale nie ma zbrodni.
A potem otwierasz, tak, okazuje się, że nie ma Ostrołęka 24, tylko jest Lublin 112. Ja nie chciałbym, żebyśmy przeszli nad tym do porządku dziennego. Masz rację, ja tego nie doceniam. Że lokalne media mają Lublin 112. Ja nie wiem, wyobrażam to sobie, że Łódź 997. No nie, nie mamy Łódź 997. Mamy miasto łódź.pl albo jakiś inny Łódź tam .coś. Łódź.pl też jest taki portal. Mhm. Więc ja jakby to wszystko rozumiem. Ale Lublin 112, no jakby pokazuje, że nawet lokalni dziennikarze są świadomi, czego się spodziewać, jeśli chodzi o Lublin. Ja wejdę na Lublin 112, zobacz, co się tam w Lublinie dzieje. A ty jak najbardziej, kontynuuj. Kronika kryminalna Lublina. Nie ma po prostu innej możliwości. Potem patrzysz, normalni, zwykli sędziowie. Tacy, co jeszcze nie są tacy, że ciągle piją. To Rafał Roskowski powiedział, są tacy, co ciągle piją, ale oni nie są w tym gronie. I biorą, kradną znak. Przekroczyli granicę Lublina, już w nich diabeł wstąpił. Tutaj te latające tacki, kuwety. Przecież Gonzalo Feodorany przyszł. Ja widziałem wywiady z nim już teraz, jak jest trenerem Legii Warszawa. No. No naprawdę opanowany, nerwy tutaj, zero jakieś, ale w Lublinie jak był, no to co chwila coś. I teraz dochodzi ten aspekt. Bardzo spokojni ludzie przyjechali do Lublina, bo takimi są przecież i kibice Korony. I proszę, diabeł w nich wstąpił. Co tam Lublin 112 jeszcze? No wszedłem, pierwszy artykuł. Idą na grzyby i nie są w stanie wyjść z lasu. Apel policji do grzybiarzy. Czy chodzi o alkohol? Nie. Po prostu idą do lasu i nie są w stanie wyjść. To dziwne te lasy pod Lublinem, faktycznie. Ja nie mogę. Nie, po prostu może tak to wygląda z tym Lublinem. O, widzę, że Łukasz Jabłoński na Twitterze zabrał głos między innymi. No. Prezesie, co pan sądzi o odejściu Kamila Kuzery? Staram się powstrzymać od wypowiedzi, które mogłyby być oceną tego, co się dzieje teraz w klubie. Skupiam się na obserwacji i kibicowaniu. No kurde. Dyplomatycznie. No i odpowiedź z klasą. Wydaje mi się, że... O, tu jest nawet filmik z Koroną. Jest filmik, jak rozwiesza transparent? Nie, właśnie. I patrz, jest bez transparentu filmik. Jest tylko, że klasa. Tak by zrobił ktoś, kto by rozwieszał transparent. Tak, chcę odsunąć od siebie wszystkie możliwe... Teraz się okaże, że pan Jabłoński ukradł flagę KSZO. Kurde, koszuleczka kupiona. Kibic, taki normalny kibic Korony. No i wchodzi i mu zarzucają. A jak normalny, to czemu ma biznesy pod Lublinem? Czy w Lublinie? Kurde, bele. Patrz, to jest też... Ja bym się podjął śledztwo, gdybym był kibicem Motoru Lublin. No kibic Korony nam rozwiesza transparenty normalnie. No właśnie. No jak to jest możliwe? Łukasz Jabłoński kupił koszulkę Korony, a potem rozwiesił transparent? Nie, bo to transparent Koronia, że im chodziło. Tak? Myślałem, że chodzi o transparent Motoru. Że to mu zarzucałem, że transparent Motoru i Łukasz Jabłoński. Nie, dużo było transparentów wokół pana Pawła Tomczyka. Najbardziej otransparentowany człowiek w Polsce. Ja po, nie po mogę. Po babiarzu oczywiście. Niesamowita historia naprawdę, jeśli chodzi o ten cały mecz. O to, co się tam wydarzyło. Ja nie wiem, ja jestem zwyczajnym Lublinem bardzo. Już wystarczy tego Lublina 112. Powiedz, co ty byś teraz zrobił na miejscu Pawła Tomczyka? Podpisał parę dobrych piłkarzy. No ale z czego on ma podpisać? Kto tam będzie chciał przyjść? Paweł Tomczyk ma ten problem, że jest dyrektorem sportowym na dorobku. Nie bardzo może przebierać w ofertach. Jak dostał ofertę z Korony Kielce, to jest wciąż ekstraklasa. Wciąż możesz się pokazać. To nie jest dobra oferta w tym momencie wchodzić do Korony Kielce. Idzie do Korony Kielce Jacek Zieliński na trenera. Bardzo go lubię, bardzo go szanuję. Ale to nie jest dobra oferta w tym momencie być trenerem Korony Kielce. Poza tym, że jesteś w ekstraklasie, to nie ma tam innych plusów. Jest trudne miejsce do działania i obawiam się, że obejmujesz tutaj stanowisko dyrektora sportowego Korony Kielce, tudzież trenera, no ale wiesz, będą minusy też. To naprawdę nie jesteś pewniakiem, żeby w tym momencie pracować w ekstraklasie. I trochę tak jest z Pawłem Tomczykiem. Szkoda, że tak naprawdę od strony ludzkiej to wszystko jest bardzo przykre, co się dzieje wokół pana Pawła. No... Nawet mnie jest przykro, a przecież jestem pozbawiony serca. Dobra, tyle. Już więcej się w Lublinie nie wydarzyło. W tym tygodniu. Znaczy poza tymi grzybiarzami, co zabłądzili w lesie. Wyszli. To dobrze. Jest druga informacja. Wyszli. Wyszli grzybiarze z Lublina. Wrócili. Doskonale. Bardzo się cieszymy. Tyle o Lublinie. Sytuacja z frontu walki o wycofanie spółek Skarbu Państwa z polskiego sportu. Raport najnowszy. Jesteś ciekawy? Tak.
Ponad 25 milionów złotych zapłaci PGE za sponsoring projektu Warszawa. Czekaj, bo nie rozumiem. Wyprowadzi z polskiego sportu w ramach wychodzenia publicznych pieniędzy z, Polski, z polskiego sportu, czy da? Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę sponsoringową z drużyną siatkarską Projekt Warszawa. Ale grają. Według tego kontraktu Projekt Warszawa zapłaci 25 milionów złotych Polskiej Grupie Energetycznej, dzięki czemu prąd będzie tańszy. Czekaj, bo tu znowu się robi szachy 50D. PGS Bełchatowa. Tam jest Skra Bełchatów. Jest. I co, i teraz nie będą PGE sponsorować Skry, tylko jakiś klub siatkarski w Warszawie? A co na to Skra? Nie wiem, zadajesz bardzo trudne pytania. Ja wiem tylko tyle, że 25 milionów złotych za 2 lata w siatkówce męskiej dla projektu Warszawa. Projekt Warszawa, jeśli zastanawiasz się, bądź wy, drodzy widzowie, kiedyś interesowałem się siatkówką i nie pamiętam, żeby projekt Warszawa, to nie jest tak, że projekt Warszawa to jest klub, który już przed wojną zdobywał medale siatkarskie. Wydaje mi się, że nie jest też tak, że projekt Warszawa, jeśli chodzi o publikę, no to już dawno pobił nie tylko Polonię Warszawa, ale też Legię. Raczej tak nie jest. Zwłaszcza, że Warszawa cierpi na niedobory infrastrukturalne w kwestii posiadania naprawdę dużej hali na miarę stolicy. No i jest sobie ten projekt Warszawa. Debiut w najwyższej lidze 2003-2004. Maskotką jest Żabcia Polcia. Oczywiście tam wcześniej to się inaczej wszystko nazywało, bo to był AZS Politechnika Warszawska, potem były wózki, potem było JV Construction, AZS Politechnika Warszawska, Neckermann, 4U Airlines, Oniko, Werwa, no różne rzeczy były. No, żaden klub w historii nie miał tak wielu nazw. No i teraz jest PGE Na Projekt przestrzeni Warszawa. Tak niewielki by był kres. Jest PGE Projekt Warszawa. Popularne jest... projekty? Tak. Patrzę na skład, czy tutaj kogoś znam, ale... Tylko Andrzeja Wronę chyba kojarzę. A nie, jest jeszcze, proszę, jest Jakub Kochanowski. O. To ten teraz... No ale mniejsza z tym. Złoty medalista. Ja o czymś już innym. Złoty medalista. No na pewno. Czas pokaże, zobaczymy. Kiedy grałem w ogóle? W sobotę chyba. No jutro. No, złoty, już no, można mówić. No, jest dobra, coś... dobra, ale no, Skra jest sponsorowana przez PGE. Też. Czyli no i teraz PGE będzie też sponsorować nie, że całą ligę siatkarską, tylko 2 kluby. Tak. No i bardzo dobrze, i tak musi być. I będą derby tych klubów, derby kombinatu. PGE wtedy może się obłowić Buchmacherów, jak pomyśli. Ale bardzo mi się podoba, bo dopiero co ta dyskusja się przewala rytmicznie. Zazwyczaj w okresie takim przedwyborczym i wyborczym, ale generalnie wraca często. Czy to na pewno, czy to rynkowe, czy to bardziej społeczna odpowiedzialność biznesu, że trujemy środowisko. Bełchatowie, tak. Bełchatowie to im zwracamy i tak dalej. Natomiast tu spokojnie, bo niektórzy mogliby powiedzieć, no to jak, to przed chwilą wyszliście ze Stali Mielec, bo stwierdziliście, że to nie jest, nie jest rynkowe wykupienie marketingowych usług u klubu Ekstraklasy, tylko to jest po prostu przekierowywanie funduszy do miejsca, gdzie ludzie głosowali na waszą partię. No i czytamy w oświadczeniu wirtualne media, tutaj to cytują. W ramach umowy planowana jest szeroka promocja marki PGE przez okres 2 sezonów. PGE pojawi się w transmisjach telewizyjnych, z rozgrywek, w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i umowa przewiduje szeroki branding PGE na strojach. Naprawdę? Meczowych, na banerach, czekaj, na stadionie. Czekaj, szeroka promocja będzie marki? Tak, szeroka promocja nie, marki. No to spoko. Energetyczna spółka podkreśla, że sponsoring projektu Warszawa przyczyni się do upowszechnienia i wzmacniania marki PGE poprzez zwiększenie stopnia znajomości marki, zasięgu i oddziaływania na rynku oraz budowę pozytywnego wizerunku PGE. Sponsoring ma także na celu wsparcie działań promocyjno-handlowych, budowę reputacji marki PGE, pozyskanie uznania i sympatii opinii publicznej oraz przeniesienie pozytywnych skojarzeń ze sponsorowanej drużyny na PGE. Czyli... Innymi słowy, Skra się do tego nie nadawała. I Stal też. Przez Skrę to nikt ich nie lubił. Teraz dopiero będą budować reputację, bo to, że ze Skrą żeśmy długo, to nie. Teraz będziemy reputację budować. 25 milionów złotych. Ja nie wiem. Ja rozumiem, jakim to jest kluczem, ale to tłumaczenie to jest... No trzeba coś napisać. No właśnie, bo niektórzy złośliwi wrogowie, wilki, nawet nie ludzie, tylko wilki, mówią, że albo to może jest tak, że zamiast dawać na Mielec, to będą dawać na Warszawę. A co różni Mielec od Warszawy? Struktura wyborców, między innymi. Ale ja w takie tłumaczenia to nie wierzę, że to tak jest. Że ktoś by tak postąpił? Nie. Nie, takie rzeczy się nie dzieją raczej w polskiej
piłce i siatkówce i w ogóle wszędzie. Nie działy się takie rzeczy. Jestem ciekawy w ogóle, ten projekt to tam wygrywa coś ciekawego? Jak to tam wygląda? Jest bardzo dużo drużyn w siatkówce. Brązowy medalista ostatnich rozgrywkach, ale mistrzostwa nie mieli. Teraz Jastrzębski Węgiel tutaj jest najsilniejszy, widzę dwukrotne mistrzostwo. Skra? Skra to bardzo dawno już nic nie wygrała. To jest skrom. Dlaczego? Męski klub siatkarski. Jak im idzie? Sprawdźmy. Historia. Sukcesy klubu? Nie, dobra, historia. Najnowsza. Przed sezonem tutaj ta, wlazły te ble, 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 tu sukcesy. Mistrzostwo Polski. No, popsuło się. Popsuło się, bo faktycznie już nawet nie wywalczyli po raz pierwszy w historii występów klubów plus lidze fazy playoff. To niedobrze. No ale no co się poradzi? No raz się wygrywa, raz się przegrywa. Zwłaszcza, że tam chyba może już aż tyle pieniążków nie daje im sponsor. Bo trzeba dawać też innym. Bo trzeba się dzielić, tak. Nie można wszystkiego na siebie. Szukam tabeli z sezonu 2023-2024. O, i już ją mam, proszę bardzo. No dziewiąta Skra była, dziewiąta. A projekt był trzeci, także no nic dziwnego. Wspierają się mocniejszych, wiadomo. Tak. Tak to po prostu jest. Co? Dobra. Komentarze czy coś jeszcze? Chyba komentarze, bo już wszystkie tematy przerobiliśmy. Jest wprawdzie z Patrykiem Klimaną, ale tu czekamy. I tak Krakowie na dachu to omawialiśmy w poniedziałek, chyba że coś to wypączkowało. We wtorek chyba. We wtorek omawialiśmy. Nie, tam się nie... Znaczy no jest bardzo długo zamknięty sektor gości, bardzo srogie, wysokie kary dla kibiców obu drużyn. No ale to są rzeczy, na które podejrzewam, że każdy był przygotowany, jak już oglądał to, co się działo. Na trybunach i nie tylko w Krakowie. Podobało mi się tylko, jak Wojtek Mucha wrzucił Krakowia po każdym meczu, ma taką grafikę, że po raz pierwszy na stadionie i tak dalej, bo po raz pierwszy na dachu, 230-razowy. To dużo. Tak, nówka sztuka, nieśmigana. Pojemny dach. Komentarze, ja czytam z wtorkowego. Dobrze. Hufdu, na igrzyskach zobaczyłbym konkurencje mieszane, jak na przykład skok o tyczce w dal, albo rzut piłka nożna na rowerach też by siadła. To jest w ogóle taki konkurs, ogłosiliśmy we wtorek, czyli te zaginione konkurencje olimpijskie, tak, które powinny być. A wczoraj też podczas domówki trochę rozmawialiśmy o tym z Julkiem. Tak. I mnie się podobał ten rzut młotem wzwyż. Tak, znaczy też Le Mans najlepszy. Le Mans, tak. Bo jest coś, to było najlepsze, to komentarz na czacie, niestety nie pamiętam czyj, ale rzut młotem w formule Le Mans, 24 godziny rzucania młotem. Tak. Przepiękne, najlepszy pomysł. Też jestem za. Johnny Johnson, Leszku, najpierw zapraszacie do poranka dyrektora Masłowskiego. Teraz mówisz, że Jaga ma szansę na Ligę Mistrzów. Czym ci zawiniła Jagiellonia? Przepraszam. Na szczęście złoto siatkarzy niezagrożone sprawia, że wszyscy zapomnimy o porażce Jagiellonii. Kacperon, 800. Wspinaczka sportem narodowym. Nawet kibice piłkarcy się wspinają naprawdę szybko. Te tradycje wspinacze w polskim sporcie krzewią się bardzo szeroko. MKS 3-3-1. Lekko atletyka, oczywiście rzut piłką lekarską, tak jak mówiłeś. Pływanie w stylu dowolnym na dystansie dowolnym. To mi się też bardzo tak podoba. Fajne. Jest dystans dowolny, że nie wiem, po prostu płyniesz. Trochę jest tym pływania w dal. Tak, zmęczyłem się. I schodzisz. Tak, ale fajnie płynąłeś. To będzie srebro. Marcian 666 ma kilka propozycji. Najbardziej mi się podoba wyścig rowerowy na około 200 km, ale musisz korzystać wyłącznie ze ścieżek rowerowych. Wszędzie tam, gdzie są przy drodze. Dyskwalifikacja za przejechanie bez schodzenia z roweru przez przejście dla pieszych i tak dalej. A dla mnie nie, rzeczywiście ta mapa ścieżek rowerowych. Jak to zrobić? Jak wytyczyć ścieżkę? No tu dochodzi wspaniała logistyka tak naprawdę. No. Wspaniałe planowanie. Ale w ogóle fajne były takie w takim miejskim gąszczu rozgrywane konkurencje. Że taki na przykład właśnie maraton, ale normalnie przez centrum miasta idzie, jak tam sobie ludzie idą do pracy, właśnie na światłach musisz stanąć. To wtedy też masz ten moment na odpoczynek, musisz racjonować siłami. Trafiło się czerwone, no to już masz parę sekund w plecy, ale z drugiej strony odpocząłeś. No. Dokładnie tak. Straszny mruk, idealna konkurencja kultywująca wartości olimpijskie, równość szans, brak dopingu, papier, nożyce, kamień. To jest niedocenienie. Były mistrzostwa kiedyś Polski, organizowane w Łodzi, papier, kamień, nożyce. I to nie jest tylko losowa gra. Nie, bo nie. Tu siłą rzeczy wchodzisz, kminisz, a teraz dwa razy był kamień. No, to pewnie teraz zagra znowu kamień, nie? A może on wie, że ja wiem. I wtedy już nie wiadomo. Może chcesz zagrać do trzech na koniec odcinka? Dobrze, to na koniec odcinka zagramy.
Ale tu są różne, przeczytałeś różne te? Tak, są różne warianty, mężczyźni osobno, kobiety, open, prawą ręką, lewą ręką, dowolną ręką, na stojąco, na siedząco, w rękawiczkach, na golasa, 18 kompletów medalowych. Każdy może wystawić swojego gracza. Ale to totalnie na golasa, mnie tak rozbawiłeś. Tak, po prostu. Wracamy do tej greckich igrzysk. Tak, tak, greckich igrzysk. Tam był prawdziwy duch, na golasa, wszyscy. Kamil Pawierno rzucę, na golasa. To jest konieczne. Grecja w to grała. O. Magik, 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 magik. Szybownictwo było elementem igrzysk w Berlinie w 1936. Miało trafić na stałe do programu olimpijskiego od 1940, ale niestety wojna zabrała nam potencjalne medale Sebastiana Kawy. Ciekawe, nie wiem. Niemcy, jak zwykle. Kozacje akcje kibicowskie. Julio Cortázar, ja cię zapraszam, jeśli wybierzemy, to playoffy akcji kibicowskich. Sektorówka tylko falubas, rozwinięta na trybunach w Gorzowie przez gorzowian. A, mistrzostwo. Kibice motoru z Lublin z flagą na sektorze gospodarzy w czasie meczów Stalowej Woli. Napis KSP przemalowany na stadionie Polonii Warszawa. Graffiti Lechii Gdańsk na sektorze gości wykonany w trakcie meczu w Gdyni. Jagiellonia RAR. No i akcja widzowa na Krakowie też tutaj jest wysoko. No było trochę tego, było faktycznie. Różne były pomysłowe też inne rzeczy jeszcze. No ale faktycznie tutaj te pewnie by trafiły do tych play-offów. Marian 9131, pływanie na igrzyskach to patologia, tak samo strzelectwo. Przez mnogość kategorii nie mogą się dostać na igrzyska i inne dyscypliny. Limit zawodników na igrzyskach, ciekawe, nie wiedziałem, że to też jest jakiś limit, że przez to, że jest 50 pływackich zawodów, to już gdzieś tam ktoś inny cierpi. To jest też jakiś taki nieuporządkowany. Też bym zdziwiony. Spodobało mi się, bo niestety bez ników, ale wczoraj na trzecie jeszcze było właśnie, że rzucą szczepem, ale trzeba złapać. O tak, to było świetne, tak. Że no to taka faktycznie dosyć była atrakcyjna, efektowna. Bardzo. Ja słuchałem, serdecznie polecam komentarz alternatywny i domówki nasze. Świetna rozrywka, nie tylko w trakcie meczu, ale najbardziej się sprawia, oczywiście ma sens podczas meczu. Mamy też komentarze z piątku. Dziękujemy, że byliście dla nas w miarę łagodni, mimo że temat był niełatwy. Trochę się tego obawialiśmy, czy nie przechlapiemy sobie już na wieczny czas. A okazało się, że staraliśmy się do sprawy podejść na tyle sprawiedliwie, że część z was to doceniła. I za to dziękujemy, bo staramy się być ostrożni. A te osoby, które nas krytykowały, no też przedstawiłyście swoje racje. I okej. Tak. Rozumiemy się, mamy nadzieję, że to was... nas całkiem nie przekreśla w waszych oczach, a jeśli przekreśla, no to też rozumiemy. I dziękujemy za spędzony Tak, czas. Tak mówisz. Tego czasu, co spędziliśmy razem, już nikt nie anuluje. Nikt nie odbierze nam. Johnny Johnson 1-2-3. Polityka nie powinna się mieszać ze sportem, jeśli to jest polityka, której ja nie popieram. Polityka jak najbardziej powinna się mieszać ze sportem, jeśli to jest polityka, którą popieram. Chciałbym powiedzieć, że to tak. Nie tylko Johnny Johnson prawdopodobnie tak myśli, ale bardzo dużo innych osób. Jeśli ta ceremonia, ostatni raz do tego wrócę, była jakimś manifestem politycznym z którejś strony, no to w takim układzie ktoś mógł też poczuć się tak samo ją urażony. Bardzo prawdopodobne. A sam autor tej ceremonii mówił, że no tak, chciał tutaj pewną krytykę pewnych wartości zaprezentować. Tak? Więc to się tutaj chyba zgadza z Johnem Johnsonem. M jak Miosz 7866. John Lennon, to wprowadzamy ten komunizm? Jakub Kwiatkowski. Myślałeś, że nie próbujemy? Odniesienie do pamiętnego tweeta Jakuba Kwiatkowskiego jest zawsze na propsie. Dalej. User FF7WR3LE2B. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że w ostatnim Q&A padło pytanie o pana Babiarza. Tym sposobem klątwa tetryków dosięgnęła kolejnego nieszczęśnika. Kuba Leszek, powinniście przeprosić i w ramach pokuty obejrzeć cały mecz Śląska z FC Riga, ten pierwszy na Łotwie, z widoku kamery taktycznej. Nie. Jeśli chodzi o oglądanie meczów, to spokojnie. Ja wczoraj oglądałem kawałek Śląska z Sankt Gallen i nie zasnąłem. A pamiętajmy, Sankt Gallen, bardzo senna miejscowość, bardzo. Assemblage. Kiedyś to było na weszło. W poniedziałek czytałem Zarzecznego, wtorek Stanowski, środa wolny Bolkiewicz, nic jak to czwartek Milewski z wyczekaniem. Bardzo mi się podobał ten komentarz. A tak, później było minimalne wyświetlenie na czwartkowych felietonach. Ja wiedziałem, ile tam było kliknąć. Oj tam. Dalej mamy XYZ ZYX 2657. Według wielu historyków w czasie oblężenia Stalingradu podczas II wojny światowej, żeby złamać Niemców, Rosjanie puszczali z głośników zapętlony komunikat Alle sieben Sekunden strebt ein deutscher Soldat. Stalingrad, Massengrab. Co 7 sekund w Rosji umiera jeden niemiecki żołnierz, Stalingrad, masowy grób.
Niewielu jednak wie, że tak naprawdę puszczali tam Imagine Johna Lennona. Tak, tak było, tak było. Tak, tym złamali morale Niemców. Michał S. z teorią. Przemysław Babiarz jest zagorzałym Rolling Stonesiarzem po prostu. Tak. I to stąd cała ta. Jest Rolling Stonesiarzem. To wszystko wyjaśnię. Jarosław Komorniczak 9403. Tutaj jest parafraza tweeta, którego podał Cezary Kucharski. Podobno Sobieski zajumał hajs ze spółki z Karą Mustafą, a potem poszedł na współpracę ze zwyrodnialcami Lotaryńskim i Starhembergiem, żeby uniknąć odpowiedzialności. Mm. Tak mógł tak być. Mister Dziki Don, tutaj komentarz, który zebrał parę łapek w górę, ale przede wszystkim trochę też uściśla, że wszystko okej, okay, tylko w kwestii tego psztyczka w nos TVN-owi, co Babiarz czytał, no. Warto nakreślić szerszy kontekst, że to nie Babiarz ze Szkolnikowskim zaczęli tę wojenkę, tylko właśnie TVN, gdy Piotr Kraśko w faktach naśmiewał się z utraty praw do pokazywania skoków przez TVP słowami, no proszę bardzo, to, to będzie naprawdę dobra zmiana i że to taka wojenka biedronkowo-lidlowska. No trochę tak. No ja tego nie pamiętałem, że pan Kraśko tak powiedział, ale pamiętałem, że była tam szarpanina między obiema stacjami. I jest pytanie do ciebie. Widzisz, kto transmituje skoki? Sprawa polityczna. No. Wszystko jest polityczne. Tak. D.D. Domer. Czy Leszek popijał kawusie na spotkaniach partyjnych z panią Ireną Szewińską? Tak. Tak myślałem, że jakżeś przepchnął panią Szewińską tak daleko, że tylko Małysz mógł jej stawić czoła. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o komentarze. Już wszystkie żeśmy wzięli i przeczytali. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher. Na BetClicku możecie grać bez podatku. Tak podatek jest. Pokrywa BetClick. Pamiętajcie, że wszystkie promo BetClicka są przeznaczone dla osób pełnoletnich i że hazard wiąże się z ryzykiem i żeby grać z głową. Dalej. Jeśli chodzi o plany. No, zapraszamy was też do naszych wcześniejszych propozycji, bo one wciąż są do odtworzenia. Przerabialiśmy z Julkiem program o Widzewie. Wpadł dyrektor Wichniarek i powiedział, jaki miał rekord na bokserze na wczasach. Jak miał 15 lat. Warto sobie odkurzyć. A w środę robiliśmy razem z Mieciem i Julkiem quiz o europejskich pucharach. Było wiele ciekawych przygód. Nasz wtorkowy no powoli się dezaktualizuje, bo był taki przedpucharowy. Tak. Zapowiadaliśmy, że Jagiellonia rozjedzie Bodog Glimczan 7-0. A się okazało, że nie. W przyszłym tygodniu będzie wiele niespodzianek, ale na razie będziemy jeszcze czekać, aż wszystkie poogłaszamy, bo dopinamy rzeczy. Tak. Ale na pewno się widzimy we wtorek, na pewno się widzimy w piątek i przy okazji meczów pucharowych też się będziemy słyszeć i widzieć, ale to dokładnie rozpiszemy w nadchodzących dniach. Dziękujemy Jackowi, Piotrkowska 79. Dziękujemy Jacko. Papo to chodzi, niezmiennie was tutaj zapraszamy. Dziękujemy Mateuszowi, który jest za kamerą, który jest z nami, dzielnie walczy. Ze snem, jak mówimy Sankt Gallen na przykład, bo to senna nazwa bardzo. I dziękujemy wam, drodzy widzowie, że byliście z nami. Tak. I co? Widzimy się wkrótce. Tak? Do zobaczenia. Trzymajcie się. Siemanko.